Dzisiejszy webinar Startup Camp, historię polskich startupów. Witamy serdecznie naszych szanownych uczestników. Dajcie nam znać, czy nas widać, czy nas słychać. Widzimy, że już dołączyliście, ale o, są tutaj powitania. Cześć Kamila, cześć Agnieszka, Youth Business Poland, witamy. Marek, cześć, Marta i Jakub też jest z nami na pokładzie. Cześć Paweł, Agata. Wow, dobra. Widzę, że dajecie tu znać, jest energia, są uśmieszki. Także cieszymy się bardzo. Dzisiejszy webinar tutaj prowadzimy na temat właśnie rozwoju firmy, na temat też startu nowego programu akceleracyjnego Mazowian Startup, drugiej edycji tego programu, o którym zaraz sobie powiemy, i przedstawimy Wam też historię polskich startupów, które się rozwijają. I chciałem przedstawić pierwszego naszego prelegenta, jest to Jakub Lachowski, firma Plantalux. Witamy Cię, Jakubie. Cześć, cześć, witam wszystkich. Jakub zaczął już rozwój swojej firmy i historię z przedsiębiorczością w roku 2016-17. Mieliśmy okazję też wspierać Jakuba na początku jego drogi i teraz wraca już w roli właśnie prelegenta, jako że firmę bardzo fajnie rozwinął. Dzisiaj już Plantalux współtworzy około 40 osób, ich przychody sięgają 8 milionów złotych za zeszły rok i sprzedają też do około 8 krajów, więc firma dynamicznie się rozwinęła, a to co robią, to optymalizują zużycie energii w uprawach szklarniowych. I też Jakub właśnie na początku będzie miał okazję podzielić się z Wami swoimi lekcjami, tym, co zrobił, aby rozwinąć swoją firmę i tym, jak mu poszło, i też taki przekaz dla Was, na co zwrócić uwagę. Więc to będzie pierwsza część tutaj Jakuba. I witamy też serdecznie dwie nasze szanowne prelegentki, Weronika Tutkaj i Paulina Grabowska. Witamy serdecznie. Cześć, witam wszystkich. Cześć Weronika, cześć Paulina. I Weronika z Pauliną są świeżo upieczonymi maturzystkami, które już stworzyły właśnie swój pierwszy projekt startupowy. Między innymi jest to aplikacja Senior dla seniorów, która ma im pomagać w przemieszczaniu się, w aktywizacji i też w komunikacji. I też Weronika z Pauliną w zeszłym roku wygrały hackathon w Płocku, zajęły pierwsze miejsce, aktualnie napisały już tą aplikację, ona działa i możecie ją pobrać w sklepie Google Play, i będą też opowiadać o swoich lekcjach stworzenia tej aplikacji. I też celem jest tutaj pokazanie zarówno projektu, który jest już bardziej rozwinięty i taki, który już parę lat istnieje, jak i też takiego, który świeżo powstał i właśnie jest na tej początkowej drodze. I takim firmom też będziemy mogli pomóc w ramach akceleracji. Więc to krótkim słowem wprowadzenia. A teraz napiszcie, proszę, z jakich miast do nas dzwonicie, żebyśmy też wiedzieli, kto jest z jakiego miasta. Warszawa, Płock, witamy. Jak reszta osób? Dużo osób mamy z Warszawy. Czy są jakieś inne miasta? Reszta Polski, Płock, witamy Płock, raz jeszcze. Krasnobrod, super. Dobra, to wypiszcie, a ja tutaj dalej będę opowiadał. Wyświetlę Wam teraz agendę, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda dzisiejsze spotkanie. Czyli na początek powiemy trochę więcej o programie akceleracyjnym Mazowian Startup, w ramach którego
będziecie mogli otrzymać wsparcie, do którego można zaaplikować do końca sierpnia i otrzymać wsparcie takie akceleracyjne, mentoringowe, doradcze, jak i też wygrać nagrodę główną 50 tysięcy złotych, więc o tym za chwilę będziemy mówić. Następnie będzie prelekcja Jakuba Lachowskiego. Też będziecie mogli zadawać pytania pod koniec prezentacji i do tego zachęcamy, bo wtedy też myślę, że to będzie najlepszy efekt dla Was. I później prezentacja Weroniki i Pauliny, Historia Senior, gdzie też będzie później Q&A i będziecie mogli zadać pytania. Tutaj macie grafikę, na pewno ją znacie, bo wszyscy się tutaj zapisywali. I przy okazji chcieliśmy też Was zaprosić na webinar, który ma miejsce za tydzień, przygotowany wspólnie z Reaktor X, gdzie będzie przedstawiana historia kolejnego startupu Rendero, który też bardzo dynamicznie się rozwija. A to, co Piotr Chomczuk z Rendero zrobił, to stworzył chmurę dla animatorów, czyli teraz jeśli tworzymy zaawansowane animacje czy też filmy, to musimy mieć wypasiony komputer, często go nie możemy gdzieś zabrać czy przemieszczać się i są to bardzo drogie sprzęty, a on zrobił w chmurze dużą moc obliczeniową, która to robi. I w zasadzie projekt sprzed 2 lat już pozyskał inwestorów, już się bardzo fajnie rozwija. I jest to innowacja na skalę światową, między innymi sam Netflix jest zainteresowany tu współpracą i też optymalizacją tu przy tworzeniu swoich filmów i animacji. Więc zapraszamy Was na ten webinar, który będzie już 29 lipca. Ja przejdę natomiast, żeby powiedzieć Wam więcej o tym, co robimy i w jaki sposób możemy pomóc Wam w rozwoju firmy. Byłoby super, jeśli też moglibyście napisać na czacie, co Was najbardziej interesuje podczas dzisiejszego webinaru, bo każdy z Was tu przyszedł po coś. Rozumiem, że nie jesteście tu tylko po to, żeby sobie tam posłuchać, ale macie jakieś konkretne cele, czy czegoś jesteście ciekawi, więc jakbyście mogli też krótko napisać, co Was najbardziej interesuje, co Was przyciągnęło do tego webinaru, to też postaramy się na to zwrócić uwagę, czy to podczas historii naszych przedsiębiorców, czy to podczas mojej prezentacji, więc możecie śmiało tu pisać. Widzę, że już piszecie, a ja przejdę dalej. Dzisiejszy webinar jest też, tutaj widzę ścieżka rozwoju firmy, informacje o akceleracji, super, dzięki Bart za te informacje. Jeśli tam jeszcze coś napiszecie, ja też to za chwilę odczytam, a póki co będę kontynuował. Dzisiejszy webinar jest organizowany też we współpracy z Płockim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym, który jest partnerem całej akceleracji w Mazowian Startup, no jak i też tutaj właśnie z jego akceleracji korzystała Weronika Tutka i Paulina Grabowska i też właśnie wspólnie będziemy pomagać w akceleracji firm również z Płocka, tak. Witamy też osoby z ramienia Płockiego Parku Technologicznego i ten park jest też instytucją, która jest w stanie zapewnić kontakt, networking, rozmowy z dużymi firmami, które się lokują między innymi w Płocku, takimi jak Orlen, takimi jak firmy technologiczne, jak firmy przemysłowe, więc też osoby, które wezmą udział w akceleracji, będą mogły skorzystać właśnie ze wsparcia Płockiego Parku Technologicznego, do czego serdecznie zachęcamy. My natomiast jako Youth Business Poland, jako Fundacja Inkubator Technologiczny wspieramy przedsiębiorczość i pomagamy w rozwoju firmy początkującym przedsiębiorcom już od roku 2008, więc w tym roku szczęśliwą 13 mamy na karku, jeśli chodzi o właśnie wspieranie przedsiębiorczości i pomoc w rozwoju firmy. I to, co jest naszą misją, to właśnie ta pomoc, aby rozwijać tą firmę i my jesteśmy szczęśliwi, kiedy ktoś rozwinie tą firmę. Najczęściej nasze wsparcie jest bezpłatne albo płatne symbolicznie,
I bardzo nas cieszy, tak jak wczoraj, gdzie otrzymaliśmy takiego długiego maila od jednego z uczestników, który no, powiedział, że no, dosyć mocno zmieniliśmy jego patrzenie na biznes, rozwinął się i rozwinął swoją firmę. Więc jesteśmy takimi społecznikami, ale z takimi korzeniami biznesowymi, którzy kompleksowo chcą wspierać w rozwoju firmy. Działamy też w takiej organizacji Youth Business International, która wspiera przedsiębiorczość w ponad 50 krajach na świecie. I właśnie w ramach tego mamy dostęp do tych organizacji i widzimy, jak ta przedsiębiorczość jest wspierana i jak się rozwija w Kanadzie, w Mongolii, w Afryce, w Brazylii, czy też w Chinach. Więc to nam też daje takie poczucie tego, że widzimy, jak to się dzieje na świecie, jesteśmy w stanie też podobne metody wdrażać w Polsce. To, w jakiej formie można korzystać ze wsparcia, to jest 6-miesięczny mentoring, warsztaty biznesowe, programy akceleracyjne, czy też wsparcie w pozyskaniu finansowania, czy to w poszukiwaniu i znalezieniu inwestora, czy też niskoprocentowych pożyczek. I najczęściej robimy to w ramach różnego rodzaju projektów i o jednym właśnie dzisiaj będziemy mówić. Do tego czasu pomogliśmy już w powstaniu ponad 500 firm. Z warsztatów u nas skorzystało 10 tysięcy osób, zrealizowaliśmy ponad 10 edycji programów akceleracyjnych, posiadamy szerokie grono partnerów biznesowych, dużych firm, dużych korporacji, z którymi też jesteśmy w kontakcie i wspieramy startupy i przedsiębiorczość i organizujemy też konkursy dla startupów i też o jednym konkursie za chwilę powiemy. Tu natomiast możecie zobaczyć naszych partnerów, z którymi na co dzień gdzieś tam współpracujemy w ramach właśnie wspierania przedsiębiorczości. Tutaj powiedziałem o konkursie dla startupów, więc też przy okazji przemycimy Wam taką informację, która może się Wam spodobać. Między innymi możecie aplikować do konkursu dla startupów Startuj z Mazowsza, organizowanym wspólnie z województwem mazowieckim. I tutaj macie do zgarnięcia 3 pule nagród dla startupu, który jest albo startupem innowacyjnym technologicznie, albo startupem social impact, czyli takim, który rozwiązuje jakieś problemy społeczne i wpływa pozytywnie na środowisko. Albo w kategorii start, czyli ktoś, kto co dopiero zarejestrował firmę i jest to taki bardzo początkowy projekt, który jeszcze nie przynosi przychodów. I ta kategoria właśnie została w zeszłym roku stworzona, żeby dać szansę też osobom takim początkującym. To, co trzeba zrobić, to wypełnić formularz zgłoszeniowy, który tu zobaczyliście, już dostaliście linka, zaaplikować tam. Spodziewamy się od 50 do 100 zgłoszeń. Później zostanie wybranych 10 startupów, które będzie pitchować, czyli przygotowywać, będzie miało taką 3-5-minutową prezentację przed jury, no i później te nagrody też no, zostaną po prostu rozdysponowane do 3 osób z tych 10. Tutaj tak sobie przypomniałem spontanicznie, Jakubie, że ty też uczestniczyłeś w jednym konkursie, który wspieraliśmy i już nie pamiętam, jaką tam pulę zgarnąłeś nagrody. No akurat mieliśmy 2 miejsce, ale gdzieś tam no, wszystkie konkursy Youth Business Poland bardzo polecamy, bo dostają się dobre pomysły, plus mentoring przygotowawczy, który jest przed całą imprezą. To są ludzie po prostu, którzy występują na scenach i porady, które ja dostałem w Youth Business Poland prawie te 5 lat temu, to gdzieś tam te triki do dziś stosujemy. Tak, ale mówię chyba mikroprzedsiębiorca roku. Przepraszam. No, 2 lata temu udało się uzyskać mikroprzedsiębiorcę roku. Nagroda była wręczana na giełdzie papierów wartościowych i zyskaliśmy 40 tysięcy złotych. Tak, więc warto właśnie z tych konkursów korzystać. Czasem jest tak, że trzeba złożyć aplikację 1, 2, 3 razy i też się nauczyć je pisać, nauczyć się opisać swój projekt, więc zachęcamy też tutaj do aplikacji, do tego czy innych konkursów, które się dzieją wokół Was. Widzę tutaj pytanie, czy można być grupą nieformalną. No tu akurat w tym projekcie trzeba mieć zarejestrowaną już firmę, co najmniej przed datą ogłoszenia konkursu, czyli
przed 7 czerwca, więc natomiast ta edycja będzie też za rok. Kolejny projekt, taki Startuj z Mazowsza, taki podobny konkurs, za chwilę będzie startował Innowato Mazowsza, łatwo zapamiętać, też organizowany przez Województwo Mazowieckie, więc jeśli zarejestrujecie firmę dzisiaj, czy też jutro, to tu będziecie mogli aplikować do tego konkursu. Jeśli jest taka potrzeba, bo no jeśli to tylko ma być pod konkurs, to też może niekoniecznie jest sens tylko po to rejestrować firmę. Także my właśnie jako Youth Business Poland organizujemy różne projekty wspierające przedsiębiorczość. Tutaj przykładowy projekt, który też udało nam się wesprzeć i został zrealizowany, to są między innymi plus energooszczędne domki. Akurat to był projekt, który był wspólnie tutaj akcelerowany z Plantalux, czyli też z projektem Jakuba i Rafała. I to są domki, które już stoją, już są sprzedawane, około 40 metrów kwadratowych. Możemy je postawić w 2 dni. Cena aktualnie około 180 tysięcy, bo od zeszłego roku w związku z tym, że koszty idą do góry, poszły o 30% do góry, ale możemy je szybko postawić i co jest istotne, ten domek produkuje więcej energii niż zużywa, więc jest to taka no, dosyć mocna gdzieś tam innowacja i ten projekt też mieliśmy okazję wspierać. Tak on wygląda od środka, a pierwszy domek testowy stanął w Warszawie pod Centrum Zarządzania Innowacjami i Technologią pod obiektem Politechniki, więc tam można go sobie oglądać. Drugi przykład, firma Nutricus i Soundos, która też bardzo dynamicznie obecnie się rozwija. Nutricus, czyli mikroanalizy genetyczne włosa, pomagające nam obliczyć, którym ze 100 typów metabolicznych jesteśmy i w oparciu o to optymalizują nam dietę, dzięki czemu jesteśmy w stanie mieć lepsze wyniki w uprawianiu sportu albo na przykład poprawić wyniki zdrowotne, na przykład jeśli chodzi o ciśnienie albo kwestie z niedoczynnością lub nadczynnością tarczycy. I Nutricus bardzo fajnie pracował na przykład z kadrą, z mistrzami Polski, jeśli chodzi o pływactwo. I tutaj każdy z w zasadzie mistrzów Polski, jeśli chodzi o pływanie, pobił swoje rekordy życiowe już po 6 miesiącach współpracy. I też Michał i Tomek, którzy tworzyli Nutricusa, stworzyli drugi startup, Soundos, który już jest bardziej znany. Też poznali właśnie i mentora, inwestora u nas we wsparciu w akceleracji. Łącznie aktualnie pozyskali 6 milionów dolarów w trzeciej rundzie finansowania, czy też w czwartej. I są to suplementy abonamentowe dostarczane pod nasze drzwi, wysokiej jakości, spersonalizowane. Więc projekt taki, wydawałoby się, że może z jednej strony dosyć prosty, ale innowacyjny, jeśli chodzi o jakość i sposób dostarczenia. I to wystarczyło, żeby tu podbić nie tylko Polskę, ale już też 2 kraje w Europie. Także to jest też projekt Sandoze. To, co jeszcze chciałem krótko powiedzieć, na co zwrócić uwagę podczas rozwoju firmy, tak? Często właśnie osoby, które przychodzą, pytają właśnie od czego zacząć, w jaki sposób tą firmę rozwijać i co jest najważniejsze. I tutaj w zasadzie można o tym mówić godzinę, dwie i pewno też o tym Jakub będzie mówił, ale jedną z takich podstawowych rzeczy, na którą zwracamy uwagę w akceleracji, to jest tak naprawdę kontakt z klientem. Coś, co się nazywa ładnie customer development albo też Lean Startup Methodology, czyli chodzi o to, żeby jak najwięcej rozmawiać z klientami, jak najwięcej prowadzić z nimi wywiadów, i poprzez to zminimalizować ryzyko, że ta firma upadnie. Często projekty, które się do nas zgłaszają, no, wierzą w swój pomysł i to jest na plus, że wierzycie w swoje pomysły. Natomiast ta wiara nie powinna być ślepa, jak to się ładnie mówi, czyli trzeba szukać potwierdzenia, że to nie tylko my wierzymy i będzie super i w ogóle nie zwracamy uwagi na to, co klienci mówią, bo klienci są przysłowiowo głupi i nie znają się i szukamy kogoś, kto się w końcu pozna i tak przez rok możemy nikogo nie znaleźć, tylko rzeczywiście wchodzić w interakcję z klientami, rozmawiać z nimi i też dążyć do jak najszybszego prototypowania i przedsprzedaży waszych produktów. Jest takie żartobliwe powiedzenie na tej scenie polskiej startupowej, słynny post Konrada Latkowskiego,
na grupie, jednej z grupów facebookowych, gdzie szukać pieniędzy, tak? I no właśnie no, u inwestorów, u rodziny, wziąć pożyczkę i on napisał u klientów. I właśnie też o to chodzi, żeby jak najwięcej, jak najszybciej zacząć po prostu sprzedawać. Przepraszam, ktoś nam dał, że jest jakiś problem techniczny, że prezentacja jest bez dźwięku. Ja rozumiem, że cała reszta osób nas słyszy, poprosimy o potwierdzenie. Ale no chyba słyszę, skoro nikt nie zgłasza. Dobrze, okej. Więc jak najszybciej gdzieś rozmawiać z tymi klientami, ale też jak najszybciej rozpocząć sprzedaż, bo wtedy też jesteśmy w stanie tak naprawdę zarabiać. I mówi się też często, że kiedyś właśnie były pół roku, rok przygotowań, biznesplanu, różnych analiz, natomiast teraz mówi się, że ten biznesplan, raczej jego miejsce jest w bibliotece. Nie skupiajmy się na papierkach, zróbmy analizę rynku, przemyślmy to, zróbmy research jak najbardziej, ale jak mówi Steve Blank, jeden z twórców metody Customer Development, że żaden biznesplan nie przetrwa pierwszego kontaktu z klientem, czyli my sobie coś możemy wymyśleć, coś stworzyć, tak? Ale to klient ostatecznie zadecyduje, czy to kupi, czy nie. I czemu też jest ważne, żeby jak najszybciej wchodzić w tą interakcję z klientem? Ponieważ zmiana pomysłu w zasadzie nie kosztuje nas nic. Jeśli chodzi o zmianę prototypu, no to już trochę za to zapłacimy, jeśli mamy jakąś technologię, stronę internetową, grafikę, logo, tak, no to już to będzie pewien koszt. Natomiast jeśli chodzi o gotowy produkt, to najczęściej te koszty są już dużo większe. Stąd też, nie wiem, czy widzieliście teraz, InPost przygotowuje nową usługę, jeśli chodzi o dostarczanie tutaj, dostarczanie produktów mrożonych i jakby testuje tę usługę w Warszawie i chyba w dwóch większych miastach, takie będą lodówkomaty, one już są, ale teraz chcę to trochę lepiej przetestować też, jeśli chodzi o dostarczanie w danym dniu po prostu jedzenia, co też ma rację pod kątem pandemii, no i oni jasno mówią, że oni to będą testować, czyli no są przesłanki do tego, żeby tego typu usługę wprowadzić, ale no nie robią tego od razu, nie inwestują setek milionów, tylko zainwestują paręnaście, żeby to gdzieś tam sprawdzić. Kolejną rzeczą, która jest dosyć ważna, kiedy rozwijamy własną firmę, to tutaj macie przed sobą takie 5 faktorów stworzonych na podstawie badania przez Billa Grossa, jednego z takich legendarnych inwestorów ze Stanów Zjednoczonych, na podstawie badania, w którym wzięło 250 innowacyjnych firm z Doliny Krzemowej. I oni mówią, że jedną z najważniejszych rzeczy jest odpowiedni czas, czyli po pierwsze timing, tak? I tutaj bardzo dużo firm rozwinęło się, takich jak Uber, takich jak Dropbox i wiele, wiele innych podczas ostatniego kryzysu w 2008 roku. Tak samo bardzo dużo firm powstawało, czy też rozwinęło się aktualnie w sytuacji tego kryzysu, czy też zmian takich covidowych. I każdy kryzys, czy też każdy czas i pewne trendy dają nam szansę, żebyśmy rozwinęli ten pomysł efektywniej. Jeśli chodzi o drugi czynnik, to jest zespół i on ma aż 32%. I fakt jest taki, że jeśli możecie też napisać na czacie, czy planujecie, jesteście obecnie sami, jeśli chodzi o rozwój waszej firmy, czy też tworzycie ten projekt z kimś, jestem tego bardzo ciekaw. Natomiast to, co jest istotne, to to, żeby od razu starać się budować to w zespole, tak? Czyli jedna osoba jest w stanie zrobić ileś, ma na pewno super cechy i mocne strony, natomiast w momencie, kiedy jest parę osób, no to jest jednak parę razy więcej. Kolejna rzecz to jest idea and truth out here i to jest taka cecha, która mówi o takiej determinacji w rozwoju firmy, w takim wierze i w tym, że też jesteśmy w stanie egzekwować ten pomysł i tą koncepcję. Więc tu jest bardzo ważne, mówi się, że pomysł to jest 2-3%, a cała reszta to później egzekucja. I pomysłów jest cała masa dobrych i ja analizuję około paruset pomysłów rocznie i widzę, że jest dużo genialnych pomysłów, ale niedużo osób, które są w stanie rzeczywiście skupić się na tym i przez 2-3 lata rozwijać tą jedną koncepcję. Kolejna rzecz to jest model biznesowy, jak widzicie jest to tylko 24% i funding, czyli pieniądze, czyli fundusze i to jest tylko 14%, czyli jakby z tych badań wynika, że
pieniądze na rynku są i to chyba i ja, i pewno Jakub możemy potwierdzić, że jeśli pomysł jest dobry, jeśli ktoś już coś zrobił, to nie ma problemu, żeby pozyskać gdzieś te pieniądze na rynku. No ale większe wyzwanie to jest właśnie egzekucja i to, żeby ten projekt rozwijać. No i teraz często pytanie jeszcze słyszę takie, gdzie szukać wsparcia w rozwoju firmy i to też jest coś, co może być dla Was użyteczne, więc po pierwsze fajnie robić to z kimś, tak jak już powiedziałem, czyli można to tworzyć wspólnie z jakimś zespołem, ze znajomymi, ze studiów, z kimś, kogo poznacie na jakimś evencie networkingowym i szukać po prostu osób, które uzupełniają Was kompetencyjnie. Można szukać programów mentoringowych, które są w stanie dać Wam wsparcie mentora, albo programów akceleracyjnych, czy też doradczych. I jak poszukacie tak naprawdę w Google, to całą masę takich programów jesteście w stanie znaleźć. Rzecz jasna trzeba... ktoś napisał Janek. Ja rozwijam globalny startup z 40 tysiącami innych inwestorów. Jesteśmy już na etapie globalnej ekspansji. Aktualnie w 176 krajach i mamy 17. Wow. Super, Janku, gratulacje. Wrzuć jakiegoś linka albo napisz coś więcej. Bardzo, bardzo mnie ciekawi, co dokładnie robicie i czy już o Was gdzieś tam słyszeliśmy. To daj nam znać. I kolejna rzecz właśnie, jeśli mówimy o programie właśnie akceleracyjnym, jest to dosyć popularna ścieżka, której startupy czy też founderzy szukają, żeby tutaj rozpocząć swoją przygodę z biznesem właśnie korzystając z takiego wsparcia, to też najlepiej jest tak naprawdę wyszukać w Google, taki program akceleracyjny, sprawdzić opinię, ale sprawdzić też, no, jakie ma doświadczenie dany akcelerator, ile on to robi, jakie ma case study, czyli jakim firmom pomógł, no bo oczywiście programy akceleracyjne jakościowo są lepsze, słabsze i każdy się stara jak może, ale też na rynku są różne programy akceleracyjne, więc warto to sobie gdzieś tam wcześniej sprawdzić. Tu chciałem Wam powiedzieć o naszym programie akceleracyjnym, z jakiego Wy wsparcia tutaj możecie szukać Mazowian Startup. Jest to druga edycja właśnie programu przeznaczona dla startupów, które są z jednej strony innowacyjne, z drugiej strony odpowiedzialne społecznie. No i w ramach tego uczestnicy będą mogli korzystać ze wsparcia właśnie i mentorów, i warsztatów z ekspertami, i będą miały dostęp do różnych funduszy venture capital i inwestorów, więc będą miały szansę na pozyskanie środków. Będzie też aspekt promocyjny firmy, jako że mamy patronaty medialne, mam startup, money.pl, WP i paru jeszcze innych tutaj mediów, ale też najlepsze startupy będą mogły otrzymać nagrody w wysokości 75 tysięcy złotych i ta główna nagroda to jest 50 tysięcy złotych. Te pieniądze to jest coś, tak? To pomaga na pewno na początku, natomiast tak naprawdę to wsparcie i te kontakty i ten networking i mentoring to jest wielokrotnie więcej i to tak jak w sytuacji różnych startupów, które widzimy, jest w stanie się zwrócić wielokrotnie i dać też dużo większe gdzieś tam wsparcie. Partnerami tutaj programu akceleracyjnego, może zacznę od organizatora, którym jest Województwo Mazowieckie wspólnie z naszą jako Youth Business Poland realizacją, a partnerami programu jest firma logistyczna Rolingsus Logistic, PWC, Fundacja Kronenberga, czyli Citibank. Mamy też jeszcze paru innych partnerów, którzy będą dołączać do programu, ale jeszcze tego nie ujawniamy. Program też jest prowadzony wspólnie z Reaktor X i z akceleratorem FoodTech. Mamy też partnerów właśnie regionalnych, czyli Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny w Płońsku, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny i Izbę Przemysłową z Radomia. I też właśnie z tymi partnerami i tak naprawdę jeszcze parunastoma co najmniej innymi będziemy starać się właśnie pomóc Wam w rozwoju własnej firmy. W ramach akceleracji będzie się mogło
tutaj dotrzeć do nas i dostać 30 startupów. To, co jest istotne, mogą to być już tutaj pomysły, czyli jeśli macie pomysł i jest to jakiś zalążek, fajnie, żeby on był w miarę doprecyzowany, ale z pomysłami też osoby przyjmujemy i firmy, które są zarejestrowane do 3 lat. Więc to jest, jeśli chodzi o status, i te firmy powinny być albo zarejestrowane na terenie województwa mazowieckiego, albo takie, które, no, jeśli ktoś nie jest zarejestrowany jako firma, to powinien też być jakoś związany z województwem mazowieckim, czy też planować tu rozwijać swoją działalność. To, co będzie można otrzymać w ramach akceleracji, to jest mentoring z ekspertami, szkolenia specjalistyczne, wsparcie partnerów branżowych, networking, dostęp do inwestorów, ale też pomagamy w większej rozpoznawalności. O nagrodach finansowych już powiedziałem, cała akceleracja, która będzie trwała od września do grudnia, zakończy się prezentacją i takimi waszymi pitchami podczas Demo Day, gdzie 3 startupy też dostaną nagrody finansowe. I to jest druga edycja programu, który został zrealizowany 2 lata temu. Rok temu go nie było, ponieważ no, pandemia tutaj wstrzymała działania, więc on miał no gdzieś tam wiele sukcesów i takich medialnych, i też uczestnicy pozyskali finansowanie, rozwinęli swoje firmy, zmienili swoje modele biznesowe, więc naprawdę no dużo się udało tutaj tym firmom rozwinąć swojej działalności. A tutaj macie harmonogram, czyli do końca sierpnia można się zgłaszać. Ogłoszenie wyników będzie 3 września, następnie akceleracja już od 5 września, połowiczne semi-demo day będzie w listopadzie i to wcześniejsze będzie, i to ostatnie będzie demo day. I patrzę, tutaj mamy komentarz Olgi, można powrócić do poprzedniego slajdu, pytanie do gdzieś tam, którego ja szybko przeminęłem case study, bo nie chcę też za długo gdzieś o nich mówić, ale może tu Olga wrzuci link dla was do naszej strony Mazowian Startup i tam macie też zakładkę case study i możecie sobie przeczytać o tych firmach, które skorzystały ze wsparcia, na przykład Balskład, mobilna aplikacja do rezerwacji boisk sportowych w Polsce, która bardzo fajnie się rozwija, właśnie pozyskała 500 tysięcy złotych inwestycji, no trochę miała pod schody w związku z pandemią, bo tych boisk teraz no, nie było po co i nie było jak wynajmować, ale bardzo fajnie działa i super się rozwija i mam nadzieję, że za rok, dwa naprawdę będziemy mogli z aplikacji wynająć boisko na przykład do gry w siatkówkę czy z piłki nożnej, a niekoniecznie iść do woźnego czy też kogoś w szkole zapisać się w 10 osób i robić ściepę po 3 zł czy 5 zł, żeby umówić się na to, bo to powinno być dostępne, automatyczne i powinno mieć podgląd gdzieś tam internetowy, więc super nisza, bardzo fajnie projekt się rozwija i on wygrał poprzednią właśnie edycję Mazowian Startup, ale była też Ewa Czaplińska z transformacji dietetycznej, właśnie przykład firmy z Płocka, która stworzyła taki internetowy kurs w zasadzie w oparciu o e-learning i różnego rodzaju e-usługi, który pomaga po prostu w optymalizacji diety, w schudnięciu, w polepszeniu swoich wyników gdzieś tam zdrowotnych, albo na przykład firma Wegi, która przed pandemią wstawiała do korporacji takie różnego rodzaju zioła, które poprawiają nasze koncentracje. Myśmy mieli na nich ksywkę Pan Ziółko i jak możecie zobaczyć, oni te zioła wstawiali do różnych firm, mieli bardzo dużo partnerów korporacyjnych, swoich klientów, natomiast no, pandemia zupełnie w zasadzie przedefiniowała ich biznes i na dzisiaj sprzedają właśnie w takich puszkach te ziołka, które jesteśmy w stanie sobie w domu zaparzyć na koncentrację, na cholesterol. Sami uprawiają te zioła, mają swoje plantacje, jakość jest bardzo wysoka i zrobili coś, co się nazywa właśnie w tym świecie startupowym pivot, czyli sytuacja na rynku wymogła to, że muszą zmienić swój model biznesowy i oni go zmienili, i zmienili swój produkt i zamiast sprzedawać go w takiej postaci takiej ściany ziół, sprzedają teraz to w puszkach. Nie wiem, czy Olga, odpowiedzieliśmy na twoje pytania, czy też
chciałaś się dowiedzieć o tych startupów, ale mamy nadzieję, że tak. Dobrze, moi drodzy, to myślę, że z mojej strony to tyle. Pytanie, czy wy macie jakieś pytania odnośnie właśnie ścieżki akceleracyjnej i wsparcia, jakiego możecie otrzymać? Czy macie jeszcze jakieś wnioski, pytania, komentarze? To bardzo proszę. Czekamy, bo widzę, że ktoś pisze. I za chwilę tutaj będzie już prezentacja, prelekcja Jakuba Lachowskiego, więc możecie się przygotować, wyjąć zeszyty, notatniki. To może tak, może poprosimy o przełączenie tutaj prezentacji. Ja odpowiem na pytanie. Kamila, czyli można założyć nową firmę w Warszawie, aby wziąć udział w projekcie? Jak najbardziej tak, ale też można to zrobić z pomysłem. Czyli my też jako inkubator, akcelerator staramy się mówić, że ok, na założenie firmy przyjdzie czas, jak już będziesz miał potwierdzone to, że ktoś chce kupować to, co ty sprzedajesz. Bo stronę internetową możesz zrobić sobie po prostu, fanpage, rozmowy z klientami rozpocząć, masz dochód nierejestrowany, przychód nierejestrowany, do którego tam do połowy minimalnej krajowej możesz sprzedawać, żeby to sobie przetestować, więc no zachęcamy, żeby jak najwięcej po prostu przetestować, więc nie musicie rejestrować firm, żeby przyjść do programu, ale jeśli to już jest ten etap i tak chcecie to zrobić, no to bardzo proszę. Czyli to jest też odpowiedź na pytanie Natalii Jankiewicz. Nie musicie zarejestrować firmy. Olga z kolei pyta, czy dobrze zrozumiałem, że obecnie można wziąć udział w dwóch konkursach? Jeden to jest konkurs, i dobrze, i trochę może dodam. Jeden to jest konkurs, czyli tu po prostu się zgłaszasz, wysyłasz aplikację i masz tylko pieniądze, no może jeszcze też jakiś networking i taki, że tak powiem, fame medialny, czy też promocję swojego startupu, bo też będziemy pisać o tych startupach, co się zgłoszą. Też będzie bardzo fajne, doświadczone jury, między innymi Maciek Sadowski ze Startup Hub, Agnieszka Skała z Innovation Nest, będzie Greg Albrecht, dosyć znany chyba podcaster i przedsiębiorca, i inwestor, więc my też tak tym startupom, chociaż tej dziesiątce, która się zgłosi, będziemy starać się też jakoś networkingowo później pomóc, to jest trochę taka wartość dodana, dodatkowa, ale no to będzie konkurs i głównie pieniądze, a program akceleracyjny to jest całe to wsparcie, o którym mówiłem, czyli to jest mentoring, doradztwo, szkolenia, tutaj z każdym z was indywidualnie siadamy, żeby wypracować plan rozwoju, analizujemy wasze projekty i, że tak powiem, wspólnie pracujemy nad tym, żeby wam się udało, bo wasz sukces to jest nasz sukces. Okej. Okay. Mam nadzieję, że udało się nam odpowiedzieć, a Kamil pisze, że mam kilka spółek, mam pomysł na nowy biznes, super. To jak najbardziej to się tutaj wpisuje. Czy w mentoringu są osoby, które mają doświadczenie w digitalizacji? Jak najbardziej. Mamy dokumentów i procesów, tak, nawet tu mamy startup za drzwiami, który jest dosyć zaawansowany, jeśli chodzi o właśnie digitalizację dokumentów. Znamy też parę startupów, które tym się zajmują, a mentorów mamy ponad setkę, a możemy ich więcej zaangażować, więc naprawdę ich doświadczenie jest szerokie. No dobrze, to ja myślę, że przejdziemy już do prezentacji Jakuba, żeby opowiedział, jak to było w sytuacji jego rozwoju firmy. Także ja bardzo dziękuję za uwagę. Będę tu trochę moderował, będę tu duchem i ciałem, więc też pewno na chwilę się wyłączę, a tobie, Jakub, przekazuję pytania. Dziękuję bardzo. Pytania, prezentację. Dzięki. Bardzo miło was wszystkich przywitać. Nazywam się Jakub Lachowski. Ta prezentacja, na samym początku powiem, jaki pomysł na startup mieliśmy, co zrobiliśmy, a później przejdę do swoich historii z życia, których gdzieś tam było dużo, a na sam koniec zapraszam do pytań. Bardzo chętnie, szczerze odpowiem, jak było naprawdę. No. Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Jakub Lachowski i prezentuję pomysł Plantalux. Czy rośliny mogą rosnąć bez światła? Oczywiście, że nie, bo światło dla roślin jest kluczowe.
7 lat temu rozmawiałem z panem Markiem. Pan Marek jest producentem pomidorów spod Lublina i w rozmowie zawsze mi narzekał: o Boże, jakie ja płacę ogromne rachunki za prąd. No i okazało się, że pan Marek, żeby mieć smaczny, zdrowy polski pomidor w zimie, musi je w okresie zimowym doświetlać, a to się wiąże z bardzo dużymi rachunkami za prąd. No i wtedy z bratem i z tatą tak się zastanowiliśmy, co by tu zrobić. I jak wpadliśmy na pomysł, jak pomóc panu Markowi, czyli zamienić mu te stare lampy, które ma, na nasze rozwiązanie, nowsze rozwiązanie, i dzięki temu z 3 milionów złotych rocznie za prąd może zejść do miliona, no to stwierdziliśmy, że jednak 2 miliony złotych na koniec roku, jak zostanie w kieszeni, to jest to całkiem fajne rozwiązanie. A skoro możemy pomóc panu Markowi, to tak naprawdę możemy pomóc każdemu szklarniowcowi na świecie. I tak właśnie w 2016 stworzyliśmy Plantalux. Na dzień dzisiejszy jesteśmy na kilku rynkach na świecie. 90% naszej sprzedaży to jest eksport. No i docieramy do przeróżnych zakątków, od Kanady po Kazachstan, ale nawet dostarczamy nasze rozwiązanie do takich ciekawych miejsc jak Urugwaj, Serbia, Izrael, Hiszpania, Niemcy, Północna Macedonia, Szwajcaria i Anglia. Co to jest w ogóle Plantalux? Plantalux początkowo to były same lampy LED-owe, które właśnie wymienialiśmy w szklarniach. Dzięki zastosowaniu specjalnego spektrum pomidora, ogórka, warzyw, sałat, kwiatów, mieliśmy różne spektra do różnego typu upraw. Dzięki temu właśnie dawaliśmy roślinom w 99% to, co potrzebują, a nie każde światło do każdego typu warzyw, bo gdzieś tam poszliśmy w innym kierunku. Co roku staraliśmy się dorobić coś nowego. W jednym roku zrobiliśmy system sterowania, który sam decydował, jaką ilość światła w którym momencie dać. Później zrobiliśmy sensory, zbieranie danych, komputer klimatycznych, analizowanie tego. Także co roku dokładaliśmy kosteczkę do naszego rozwiązania. Dzięki temu z naszych rozwiązań korzystają również uniwersytety przyrodnicze, takie jak SGGW, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Panowski, INHORT, a nawet instytuty z Izraela, i ostatnio też podpisaliśmy współpracę z największym przyrodniczym uniwersytetem na świecie, jest to Weizmann Instytut z Izraela, a te projekty wyglądają właśnie tak, jak tutaj na zdjęciach. Co roku prowadzimy różne badania, bo dzięki wiedzy z uczelni, czyli teorii i naszej praktyki, którą wdrażamy u klientach, na koniec dnia możemy siąść i zdecydować, czy to, co wymyśliliśmy, to ma sens, czy też nie ma, czyli łączymy teorię z praktyką, no i oczywiście ze sprzedażą. Przykładowe projekty wyglądają tak. Bardzo dużo wdrożeń robimy na ostatnio bardzo modnym kierunku, czyli uprawa konopi, hempu, CBD, marihuany leczniczej. Początkowo zaczynaliśmy od Niemiec, Izraela, i gdzieś tam ten rynek jest na tyle hermetyczny, że polecają nas dalej, i na dzień dzisiejszy w 7 krajach obsługujemy rynek konopi. W 2007 roku zaczęliśmy wchodzić na... Małe tutaj pytanie, taki przerywnik, bo też czasem myślę, jak pytanie będzie na temat, to będziemy sobie robić w trakcie, a też najwięcej pytań zostawimy sobie na koniec. Jest pytanie, Jakub, czy szkoliłeś się z Sandlera? Ja też chciałem na to zwrócić uwagę. Zobaczcie, w jaki sposób Jakub zaczął, od historii, od storytellingu, czyli przedstawienia w bardzo prosty sposób, jak to rozwiązanie zmienia życie pana Marka, i to rzeczywiście działa na wyobraźnię, i tak też fajnie jest właśnie prezentować swój projekt, gdzie w przejrzysty sposób go tłumaczymy. Więc pytanie, Jakubie, jak to u ciebie wyglądało? Jak to nie wyglądało? No tak, jednak te prezentacje to jest coś, na co nałożyliśmy duży nacisk, i tutaj, tak jak na pierwszym pytaniu Adriana odpowiedziałem, jeżeli weźmiecie udział w Youth Business Poland, tam jest bardzo dobry mentoring. Z tego, co pamiętam, wtedy był Grzegorz Albrecht, i Grzegorz Albrecht na tym szkoleniu powiedział: jeżeli będziecie jeździli na różne konkursy czy prezentować do klienta, to co zawsze trzeba zrobić,
to na początku albo powiedzieć historię, albo zadać pytanie. No ja zrobiłem tutaj to i to. A trzecią rzeczą, dzięki której zawsze na jakichś konkursach startupowych możecie być na podium, to jest zrobić show. To mogę odpowiedzieć teraz, mogę odpowiedzieć później, no ale skoro już gdzieś tam jesteśmy przy tym, to powiem. No i my też poszliśmy w tą drogę, żeby zrobić show. My zrobiliśmy taką kapsułę, w której rosną żywe rośliny, która podczas mówienia o produkcie wjeżdżała na scenę. Ja z marynarki wyciągałem telefon i zdalnie odpalałem ją, gdzie mogłem kontrolować w 100% co się tam dzieje. Tak naprawdę włączałem tylko zdalnie światło, co nie jest czymś specyficznie trudnym, ale to było show i nagle na sali pojawia się różowe światło, ja zdalnie po prostu przez telefon włączyłem tą kapsułę. No i jeżeli coś takiego zrobicie na różnego typu konkursach, to zawsze jest miejsce na podium od 1 do 3, ale jest też coś takiego jak złośliwość rzeczy martwych, no i czasem coś może pójść nie tak. I jeżeli na pokazaniu swojego produktu coś nie zadziała, czyli wychodzi, że tak naprawdę prezentacja jest ok, ale produkt nie działa, no to wtedy bardzo często można się zaciąć przy prezentacji, a jak wiecie, na tych prezentacjach jest limitowany czas od 3 do 7 minut w zależności od konkursu. No i jak macie wszystko przepracowane na 5 minut i się zatniecie, to bardzo duże prawdopodobieństwo, że się nie wyrobicie w czasie, plus nie będzie show. Na powiedzmy 90% konkursów, w których startowaliśmy, a startowaliśmy w wielu, raz właśnie coś takiego się nie zadziałało. Przed samą prezentacją odpaliliśmy, wszystko działało. 5 minut później nie działało nic. No i gdzieś tam to też trzeba się wyszkolić, żeby iść dalej, bo jeżeli pójdziecie dalej z prezentacją, to połowa osób na sali nawet nie wie, że to się miało włączyć, coś zadziać. Dokładnie. Dzięki za ten przerywnik. Myślę, że bardzo cenne rady i kontynuuj, tu możemy dalej, możesz dalej tu prezentować. W 2017 roku zaczęliśmy robić duże wdrożenia. Jak jesteśmy przy wdrożeniach, to może też powiem od razu jedną historię, to gdzieś tam zapadnie lepiej w pamięć. Jak pozyskaliśmy pierwszego klienta? No więc my zakładając startup, myśleliśmy, że tak jak każdy, mam najlepszy produkt na świecie, a dlaczego? No bo on jest najlepszy, bo to i to. No i z takim przekonaniem, jak idzie się do klienta, to nagle jest zderzenie ze ścianą. No, ale skąd pan wie, że on jest najlepszy, skoro pan go jeszcze nigdzie nie sprzedał? No mówię, tak, ale testowaliśmy tu, tam, wszędzie są super wyniki. No i odbijaliśmy się ze ścianą, że klient przychodził do nas. Dobrze, jak wdrożycie gdzieś na większą skalę, to wtedy proszę do mnie wrócić i ja też kupię. No dobrze, idziemy do kolejnego i słyszymy to samo. A który mój kolega ma pana sprzęt? No, jeszcze żaden. No właśnie, to proszę przyjść, jak już będzie miał. No i gdzieś tam po kilku miesiącach starań sprzedaży, gdzie bardzo duży nacisk kładliśmy na technologię, na wszystko, no ale okazało się, że trzeba zacząć sprzedawać. I też tutaj bardzo duża pomoc różnych dotacji unijnych. Udało nam się pozyskać dotację, dzięki której zrobiliśmy wdrożenie za dotację. I mogliśmy przedstawiać już, że jakieś duże wdrożenie zrobiliśmy, przez co ruszyła się tak naprawdę kula śnieżna, która przyciągnęła nam nowych klientów. To gdzieś tam bardzo cenna rada według mnie. Fake it till you make it, czyli jak nie masz wdrożenia, to zrób wszystko, żeby to mieć i żeby to wdrożenie było twoim referencyjnym, bo jak zrobisz już jedno, to kolejne łatwiej czy trudniej przyjdą same, a na pewno będzie łatwiej domykać inne sprzedaże. No i gdzieś tam zaczęliśmy od 2017 na większych wdrożeniach. Kolejne wdrożenia, 2018 rok, zrobiliśmy jedno z największych wdrożeń na uprawie pomidora doświetlanego LED-em w Polsce. I też każde duże wdrożenie rodzi kolejne,
kolejne i gdzieś tam tak krok po kroczku można było się wspinać do światowej czołówki, aczkolwiek w ogóle się nie porównujemy do takich firm jak Philips czy Osram, bo to jest akurat nasza konkurencja. No i gdzieś tam pośród tej ogromnej konkurencji znaleźliśmy się my, czyli bardzo mała firma Plantalux. Doświetlamy również róże, konopie, tak jak powiedziałem, gdzieś tam jest to bardzo, bardzo mocny kierunek i mimo, że jest COVID, to rynek rośnie nawet 700% rocznie. Przez bardzo duże wdrożenie w Polsce, rok później udało nam się zrobić 5-krotnie większe wdrożenie w Kazachstanie. Jak wyglądała cała historia i roadmap akurat tego wdrożenia? Był rok 2017, końcówka, i nagle dostajemy telefon o godzinie 16, czyli teoretycznie w normalnej pracy po pracy, dostajemy telefon, że mamy okazję być jutro o 9 rano na spotkaniu w Holandii z firmą, która jest czołowym producentem szklarni na całym świecie i zastanawiają się, czy nie użyć jakiegoś oświetlenia LED-owego i ktoś gdzieś tam nas polecił. No i spojrzałem się na Rafała, czyli mojego brata i wspólnika i współzałożyciela. Rafał, co robimy? No i gdzieś tam w 5 minut podjęliśmy decyzję, że wsiadamy w samochód i jedziemy do Holandii. Dojechaliśmy do Holandii około 7 rano, na stacji benzynowej umyliśmy sobie zęby, przebraliśmy się w marynarki, 9 rano idziemy na spotkanie, zmęczeni, ale nie dajemy po sobie poznać, wypiliśmy kilka energetyków i kawę. No i spotkanie trwało 2 godziny, bo bardzo rzeczowe, bardzo kluczowe. Jak wróciliśmy po tym wszystkim od razu do Polski, byliśmy gdzieś około 30 godzin na nogach, dostaliśmy telefon, że klient jest zadowolony i później jeszcze 3 miesiące trwały rozmowy i ten klient zamówił oświetlenie na 10 razy mniej niż jest na tym projekcie, potestował i w 2019 i rok temu zamontował 10 razy tyle co wcześniej, ale to wszystko nie byłoby możliwe, gdybyśmy nie podjęli decyzji, że na następny dzień jedziemy do Holandii. Więc gdzieś tam z perspektywy czasu łatwo się o tym mówi, no ale jak mieliśmy jechać tyle w samochodzie i też wytłumaczyć, czy rodzinie, czy żonie, czy bliskim, z kimś tam się żyjemy, choć mieliśmy jakieś plany, że jednak do domu nie wracam, no to na tamten czas różnie było. Tak, kolejny projekt konopny. Dobrze, odnajdujemy się w farmach, gdzie możemy sterować zupełnie każdym czynnikiem, czyli bez dostępu słońca, a wtedy tak naprawdę bawimy się w Boga dla rośliny i z tą rośliną możemy robić różne rzeczy. Tych projektów mamy coraz więcej, coraz większe. No i tak naprawdę to jest nasz pomysł. Od jednego pomysłu lampy LED-owej tak naprawdę co roku dorabiamy jakąś nową cząstkę, żeby być po pierwsze bardziej konkurencyjnym, żeby mieć więcej przewag negocjacyjnych przy rozmowach, plus no, cały czas trzeba szukać nowych rozwiązań. To, że kiedyś zrobiliśmy coś fajnego, to nie znaczy, że za rok też to będzie fajne. No, technologia w dniu dzisiejszym idzie tak szybko i tak szybko się rozwija, więc cały czas dział R&D, technologia musi iść w parze. A z drugiej strony mamy XXI wiek, możemy porozmawiać z dowolną osobą na świecie po prostu przez kliknięcie na WhatsApp czy inny komunikator, tylko dopasować godziny i tak naprawdę możemy obsługiwać cały świat z jednego miejsca. No ale wracając do początku, jak to wszystko się zaczęło, jest rok 2015-16, z bratem i z tatą po pracy, gdzie gdzieś tam każdy był w zupełnie innym kierunku, spotkaliśmy się w garażu, zrobiliśmy lampę LED-ową do roślin, wysłaliśmy na konkurs, no i się okazało, że mamy naprawdę dobry wynik, lepszy niż wszystkie inne firmy na świecie, rośliny rosną szybciej, jest mniejszy pobór energii, no i zgłosiliśmy się do poddziałania 112, rozwój startupów Polska Wschodnia. Poszliśmy tam już z MVP, czyli z minimalną wartością produktu, czyli z takową lampą. Szybko zakwalifikowaliśmy się już tam do czołówki,
okazało się, że dostaliśmy dotację, no i wtedy tak naprawdę zaczęła się zabawa, tak? Mieliśmy. Nie. Czy to nie było tak, że w platformach startowych za pierwszym razem, jak aplikowaliście, powiedzieli, że tu nie ma innowacji, czy też jest za mała innowacja, i później za drugim razem byliście na pierwszej liście? Tak, no, staram się jak maksymalnie skracać, żeby jak najwięcej treści przekazać, tak, ale za pierwszym razem powiedzieli nam, że to w ogóle nie jest innowacja, i komisja zawsze była nastawiona anty na nas, że co w tym jest nowego, to jest po prostu lampa. No, my oczywiście tłumaczymy to. No i gdzieś tam później tą innowacją było dorobienie systemu sterowania, którą obiecaliśmy dorobić podczas inkubacji. No było pod górkę, plus na początku jak chodziliśmy na wszystkie inkubacje, zajęcia, no i ja na przykład siadałem pośród innych startupów, no i było customer development, Canvas, i ja tak się zastanawiam, o czym oni do mnie mówią. I dopiero później, jak zaczęły się zajęcia, nauki i przestawienie się ze standardowego właśnie biznesplanu, który na dzień dzisiejszy można wyrzucić, trzeba było się nauczyć planować szybko, szybko podejmować decyzje i myśleć rozsądnie, tak by małym budżetem, bo jest się małą firmą, konkurować z dużymi, plus robić szybko pivoty, jeżeli będzie taka potrzeba, no to po prostu trzeba czasem przełknąć dumę, zmienić kierunek, bo to naprawdę może uratować firmę. Więc... Fajnie, dzięki Jakubie. Jeszcze jedno pytanie od Renaty. Czy mieliście jakieś wykształcenie z tym związane, czyli rozumiem, z lampami, z LEDami, z energią? No to nasz tata miał wykształcenie z elektroniki, z oświetlenia. Ja pół życia zawodowego, czyli od 20 roku życia sprzedawałem oświetlenie przemysłowe. Początkowo wraz z bratem, później brat zajął się finansami, ale jeśli chodzi o doświetlanie roślin, to nie mieliśmy w ogóle o tym pojęcia. Żadnego wykształcenia z roślin, z uprawy roślin, z rolnictwa, nic. Więc spotkał się elektronik, ojciec, ja dietetyk i brat finansista i zrobiliśmy gdzieś tam produkt. Czyli było ogólne rozumienie tematu, tak, i gdzieś tam pewne poszlaki, ale no stricte nie byliście jakimiś specami tutaj, tak, jeśli chodzi o hodowlę. Jeśli o roślinach nie mieliśmy w ogóle pojęcia, i to też później przejdę do naszych jakichś pierwszych spotkań i w ogóle jak wyglądało nasze niedopasowanie do klienta, bo to jest bardzo ważny czynnik. Cały czas się uczymy. No, na dzień dzisiejszy dysponujemy taką wiedzą, że z każdym z ogrodnikiem w Polsce możemy kluczowo rzeczowo rozmawiać, nawet z technologami, głównymi technologami na farmach za granicą. Rozmawiamy jak równy z równym, no ale był to proces, bardzo długi proces. I zrobiliśmy wykształcenie wyższe z rolnictwa, też żeby tam papierek był. Ale wracając do zespołu. Zespół przy zakładaniu startupu jest bardzo ważny. No, być może wydaje się, dobra, chłopaki, mieliście wykształcenia, co to za zespół? No, zespół taki, że ojciec wiedział, jak zrobić dobrą technologię, co z czym połączyć, żeby było wydajne i długo działało. Ja zawsze lubiłem mówić i sprzedawać i tak przysłowiowo lać wodę klientom, mówić i atakować ich non-stop do momentu, aż powiedzą, dobra, kupię od ciebie, ale idź stąd. A Rafał zawsze wiedział, jak to pospinać, taki back office, co zrobić, żebyśmy mieli finansowanie, pieniądze, żeby firma funkcjonowała, była bezpieczna i żeby się rozwijała. Więc tak naprawdę, jeśli są różne książki na temat startupów, jeżeli głębiej w to zajrzymy, no to mieliśmy zespół. Jeżeli nawet nie dotrudnimy nikogo, to w lepszym lub gorszym stopniu tą firmę damy radę udźwignąć. Czyli mamy technologa, sprzedawcę i księgowego, administratora, finansistę. Więc tak jakby można powiedzieć dream team do zakładania startupu. No to był taki początek. Jak dostaliśmy dotację, no to później zaczęło się prawdziwe funkcjonowanie, zderzenie z rzeczywistością, czyli te pierwsze rozmowy z klientami.
I jak jesteśmy już przy roadmapie, to mogę powiedzieć, że za wszelką cenę, nawet jak nie macie produktu, to starajcie się go sprzedawać. To jedna z historii wygląda w ten sposób, że pojechaliśmy na targi rolnicze i przyszedł do nas klient, który chciał doświetlać bazylię. Bazylii nigdy nie doświetlaliśmy, nie mieliśmy do tego w ogóle nawet lampy zrobionej, no ale tak rozmowę poprowadziliśmy, że mamy doświadczenie i produkt sprzedaliśmy. No i nagle się okazało, że mamy zamówienie na doświetlanie bazylii, gdzie nawet nie wiemy, jak taką lampę spektrum wykonać, no ale metodą prób i błędów to zrobiliśmy, więc czasem sprzedawaliśmy produkt, nawet jak on jeszcze nie był gotowy, no ale oczywiście klientowi w życiu tego nie można powiedzieć, no ale co się z tym wiąże? Jeżeli on by u nas nie kupił, to mógłby poszukać rozwiązania gdzie indziej. A to, że on kupił, to jest dowodem, że idziemy w dobrym kierunku. Ilość sprzedaży, ilość klientów i to, że firma rośnie, to jest jeden z najważniejszych czynników, bo można zrobić najlepszy produkt na świecie, ale skoro nikt go nie chce kupić, to powinien pojawić się znak zapytania, że coś jest nie tak, być może powinniśmy zrobić drobną zmianę, a być może osoba, która proponuje produkt, nie mówi językiem wartości klienta. Podam tutaj przykład, że w wielu startupach, bo gdzieś tam znamy wiele startupów, osoba, która wymyśliła produkt, powiedzmy od strony technicznej, czyli technolog, często próbuje sprzedawać. No i to jest jeden z największych błędów. Taka osoba powinna zająć się rozwojem produktu, a nie iść do klienta, bo w najlepszym przypadku to się pokłóci z klientem, a nie sprzeda, wróci do firmy i powie, że klient jest głupi, bo nie rozumie naszego rozwiązania. A to nie jest tak, że on nie rozumie naszego rozwiązania, tylko nie rozumie języku, w którym technolog się wypowiada. Inny przykład dopasowania. Na jedne z pierwszych rozmów z klientem bardzo dużo książek przeczytałem o sprzedaży, byłem na wielu kursach, no naprawdę nawet u Briana Tracy wykupiłem sobie szkolenia. No i jadę do tego klienta, jestem przygotowany na wszystko. Ubrałem się w garnitur i na spotkaniu się okazuje, że mój klient, szklarniowiec, jest ubrany w gumiaki i w sweter. I co ja bym nie mówił, to on i tak mnie nie słuchał. Ja w danym momencie mogłem mieć najlepszy produkt na świecie, ale przez to, że ja byłem ubrany w garnitur, a on troszkę inaczej, to nie było opcji, żeby się dogadać. To dopasowanie. Czyli dobrze jest wiedzieć, w co jest ubrany klient, jaką ma manierę, żeby ubrać się w najlepszym przypadku tak samo jak on, ale nie lepiej. Kolejnym przykładem różnica wieku. No wiadomo, startupy są młode. Często w startupach osoby mają powiedzmy, nie wiem, od 20 do 35 lat, 40. My jak zakładaliśmy startup 7 lat temu, no to powiedzmy gdzieś miałem, nie wiem, 24 lata. I pojechałem na spotkanie, jeździłem do klienta notorycznie, on mówił, że jest zainteresowany moim rozwiązaniem, ale nigdy nie mogłem dojść do momentu, gdzie dobrze, to zamykamy umowę, jest deal. Nigdy nie mogłem domknąć tego klienta, mimo że na wszystkie obiekcje jego byłem w stanie odpowiedzieć, dawałem najlepszą cenę, no i nigdy nie mogłem nic zrobić. No ale raz zabrałem na spotkanie tatę. Tata miał powiedzmy 53 lata, szklarniowiec miał 58. No i pojechaliśmy na spotkanie i w ogóle nie rozmawialiśmy o produkcie, o sprzedaży. Od razu rozmowa zeszła na temat, że mój tata wieczorem jak się kładzie, to ma spuchnięte nogi, długo nie może zasnąć, a szklarniowiec mówi, wie pan co, ja mam to samo. No i porozmawiali sobie 10 minut o swoich chorobach, o tym, jak im puchną nogi i potem sprzedaliśmy produkt. Czyli zawsze po drugiej stronie jest człowiek. Czy to jest duży biznes, czy to jest mały biznes. Można sprzedać produkt nawet, no fajnie jak on jest dobry, bo on się wtedy broni, ale sprzedaż produktu może się odbyć nawet najgorszego produktu, ale jeżeli dopasujemy się do drugiej strony, do klienta, jeżeli rzeczywiście
porozmawiamy o tym, o czym on chce w danym momencie porozmawiać, to jesteśmy w stanie sprzedać praktycznie wszystko. Bardzo dobra lekcja. I czy to właśnie jest mały, czy duży biznes, zawsze za biznesem stoją ludzie i warto z nimi rozmawiać, warto trzymać relacje. Gdzieś to może przejdźmy do kolejnego slajdu. Początki. No, startup jest małą firmą z małym budżetem i po prostu my musimy być wszędzie. Bardzo modne ostatnio hasło work-life balance. I ludzie się pytają, no i jak to jest u was? Work-life balance? Szczerze to nie wiem, co to znaczy, bo co roku, jak założyliśmy startup, no wiadomo, na początku pracuje się od 8 do 17, do 19, no robi się co trzeba, jedzie się w trasę bez snu, no bo zależy nam, to jest nasza perełka, nasz biznes. No i jak przychodzą pierwsze sprzedaże, no to jest super, no ale gdzieś tam tych bodźców trzeba nam dostarczać coraz więcej, bo człowiek jest istotą, która szybko się przyzwyczaja. No i chcemy też rozwijać firmę, czyli budować strukturę. No i tutaj zacytuję słowa swoje, które na początku mówiłem do żony. Żona się pyta, kiedy będziesz w domu? Mówię, daj mi jeszcze rok, za rok zatrudnię więcej ludzi i będę miał więcej czasu. No i później jest ten rok, spotykam się znowu z żoną, się pyta żona, kiedy będziesz więcej w domu? No zatrudniłem więcej ludzi, ale jest jeszcze więcej pracy, jeszcze więcej obowiązków. No co prawda są te one teraz trochę inne. Daj mi jeszcze 2 lata. No okej. No i za 2 lata się spotykamy, firma znowu się rozrosła, mamy znowu więcej ludzi, zupełnie nowe obowiązki, większe projekty, większy projekt, większe problemy. No i powiedziałem żonie, że potrzebuję jeszcze 3 lata. No a teraz to już tego terminu nawet nie daję. Nie wiem, jakie wnioski z tego wyciągniecie, ale ja dalej szukam work-life balance. Jedynym czynnikiem takim, który naprawdę gdzieś tam zatrzymałem, no to są treningi, żeby rozwijać i umysł, i ciało, bo to naprawdę pomaga w pracy. Można pracować 12 godzin dziennie, ale trzeba mieć coś, żeby na chwilę oderwać się głową. Dla mnie takim czynnikiem jest właśnie sport. Czyli dzięki uprawianiu sportu mogę pracować dłużej, mam lepsze pomysły i co zauważyłem też, aczkolwiek nie tylko ja, podobno Albert Einstein, jak miał trudne problemy, no to brał sobie kąpiel i wtedy rozwiązywał swoje problemy. Ja na przykład, jak mam największy problem z firmą, z klientem i naprawdę kilka dni chodzę, myślę i nie wiem, co mam z tym klientem zrobić, jak pójdę na trening, po treningu nagle myślę, kurczę, zrobię tak, tak, tak i tak, no i z reguły to się okazuje dobrym rozwiązaniem, czyli gdzieś tam, żeby zachować balans pomiędzy pracą a umysłem jest bardzo ważny. Tutaj się też wtrącę i potwierdzę, bo tu wielu prelegentów, których mieliśmy i z którymi robimy wywiady, może też rzucimy wam tutaj link do YouTube'a, gdzie możecie też słuchać innych, to osób, które już też zatrudniają po 200 czy 100 osób, właśnie mówi, że no, prowadząc dużą firmę, żeby jakoś nie zwariować czy odreagować stres, no to jakby jest takie powiedzenie sex, drugs and alcohol, że można łatwo w to popaść, żeby odreagować ten stres, ale właśnie większość z nich stara się uprawiać sport, czy to biegać, czy to jakieś treningi robić i rzeczywiście to jest taka rzecz, która no, pomaga utrzymać wysoki zasób energii, odreagować stres i być też po prostu pobudzonym z dobrą koncentracją, więc dzięki też Jakub, że to poruszyłeś, ale dopytam cię, bo tu nie wszystko zrozumiałem. Rozumiem, że z tą żoną się widywałeś częściej niż raz na ten rok. Nie no, widuję się, ale z reguły gdzieś tam przychodzę, mam po prostu pół godziny w ciągu dnia i, okay. I no tyle się widzi. Współpraca jest spoko. Dobra, dzięki. Mam nadzieję, że nie ogląda. Tak, co jeszcze ważne jest na początku? Ja na przykład, mieliśmy prostego CRM-a, gdzieś tam zdobyliśmy bazę danych do naszych potencjalnych klientów, no i po prostu wziąłem telefon i przedzwoniłem do wszystkich, czy byliby zainteresowani naszym produktem. No, odpowiedzi były różne, zrobiliśmy selekcję, tak, nie, tak, nie. Wszyscy byli wstępnie zainteresowani.
próbowałem im sprzedać produkt, no ale gdzieś tam zderzałem się z drzwiami, dlaczego nie? No dlatego. No i gdzieś tam hasło, które otwiera bardzo wiele drzwi, to mówię, panie Marku, proszę mi powiedzieć, co musiałoby się stać, żeby pan ode mnie kupił ten produkt? No niby wydaje się takie proste pytanie, a on wtedy tak, okej, no to musiałoby się stać to i to. Mówię, dobrze, no to jak to i to będzie, to ja wracam do pana z telefonem. Dobrze. I gdzieś tam tak naprawdę od klientów my możemy sami wyciągnąć wskazówki, co musimy zrobić, żeby on do nas kupił. Warto zadawać otwarte pytania. No jest dużo trików różnych tam sprzedażowych, ale jeżeli tak naprawdę musimy przestać skupiać się na swoim produkcie, przestać strzelać z zaletami, tylko zapytać się, czy w jakimś stopniu możemy mu pomóc, czy on ma z czymś problem i co by się stało, gdybym ja rozwiązał ten problem. Po prostu zadawać otwarte pytania. To gdzieś tam według mnie ta rada, którą też gdzieś kiedyś otrzymałem, sporo pomogła, bo to jest dobre przy normalnym życiu, przy sprzedaży, czy po prostu przy budowaniu relacji z klientem. A jeżeli zmieniamy nastawienie, że tak naprawdę nie chcemy mu nic sprzedać, tylko porozmawiać, to też ta rozmowa się w ciekawy sposób może potoczyć. Też no, startupy, inwestorzy, to tak naprawdę jedno w pewnym sensie wiąże się w drugim, mamy XXI wiek, firmy zakłada się szybko, szybko się wpuszcza inwestora, szybko się sprzedaje. Czy mogę się wypowiedzieć na temat innych firm? No nie powinienem. Mogę powiedzieć, jak to było w naszym przypadku. W naszym przypadku no, my jesteśmy w rynku ogrodniczym, rolniczym. Mamy wąską grupę klientów i nasze wdrożenia są bardzo kapitałochłonne. Żeby wdrożyć produkt klientowi, musieliśmy mieć dużo kapitału, więc stanęła przed nami decyzja. Albo robimy dużo małych wdrożeń i jakoś tam krok po kroczku się wspinamy, albo wpuszczamy na pokład inwestora i wskakujemy 2 lata do przodu ze wszystkim, z projektami i nie boimy się, że odmówimy dużego kontraktu, bo nie mamy jak go sfinansować. No i tak zrodził się pomysł, że okej, my konkurujemy z dużymi firmami, potrzebujemy duże zaplecze finansowe, decydujemy się na inwestora. No i pierwszy inwestor pojawił się, jak tylko zaczęliśmy inkubację i to była akurat zła praktyka. Inwestor powiedział, że jest zainteresowany naszym pomysłem, że oczywiście we wszystkim nam pomoże, było super, świetnie, miło i po 50 minutach położył nam na stół umowę inwestycyjną i się zapytał, czy ją podpisujemy. No oczywiście gdzieś tam no, spore pieniądze, wtedy akurat inwestor zaproponował 1 000 000 zł, gdzie no powiedzmy 6 lat temu to jest, było sporo. I no oczywiście oczy się zaświeciły, ale powiedzieliśmy, że musimy skonsultować się z prawnikiem. No, inwestor powiedział, że dużo czasu nie ma, no ale dobrze. Wzięliśmy tę umowę, wysłaliśmy do prawników i jak umowa miała powiedzmy 20 stron, to drugie 20 stron to były komentarze od prawników na czerwono, żeby tego nie podpisywać. No i wróciliśmy, powiedzieliśmy, że dziękujemy za propozycję, ale jesteśmy na nie. No i takich umów sporo dostawaliśmy. Stwierdziliśmy, że skoro ten rynek inwestycyjny no jest różny, to pochodzimy po różnych funduszach. No i trafialiśmy na bardzo duży przekrój. Nieraz trafialiśmy na super inwestorów, bardzo, z którymi dobrze nam się rozmawiało, których rozumieliśmy i byliśmy na tak. Z innymi trudniej się rozmawiało, więc gdzieś tam ten przekrój inwestorów był spory, mieliśmy okazję rozmawiać z wieloma i dzięki temu też mogliśmy bardziej świadomie podjąć decyzję. Nie zgadzać się na pierwszą, lepszą ofertę, tylko po prostu wybrać tego inwestora, z którym łapiemy flow i który gdzieś tam branżowo może nam pomóc, plus będzie stosował metodologię smart money, czyli oprócz pieniędzy, pomoże nam po prostu, tak? Bo gdzieś tam każdy ma swój limit, albo nauczymy się nowych obowiązków, albo będziemy mieli kogoś, kto nam tak naprawdę pomoże. No i trafiliśmy na fundusz AgriTech Hub
zainwestował 3 miliony złotych i to był branżowy fundusz. I jak ktoś pyta się mnie, czy poleciłbym ten fundusz, to obiema rękoma się podpisuję. To była bardzo dobra decyzja. Gdybyśmy nie wpuścili inwestora, to na pewno nie bylibyśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy dzisiaj. No ale różne są historie, tak? Nie każdy jest zadowolony z inwestora. To, co jest bardzo ważne i wiele startupów o tym zapomina. Inwestor ma, jego rolą jest dać pieniądze i on daje perspektywy czasowe, kiedy on z tej firmy chce wyjść. To nie jest nasz dobry wujek, który daje pieniądze i nigdy się po nie nie upomni. Fundusz ma za zadanie zarabiać i zarabiać dużo. Więc wiele startupów za 4-5 lat po inwestycji mówi, wiecie co, co się stało, inwestor chce wyjść, no ale dlaczego? No, takie są fundusze, tak? No, biorąc fundusz na pokład, trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy, że on za kilka lat będzie chciał sprzedać swoje udziały albo innemu funduszowi, albo wy będziecie mogli też go wykupić, jeżeli będzie aż tak dobrze w firmie, tak? To dużo pomaga, jest dużo zalet, różne minusy, ale gdzieś tam pod koniec dnia trzeba podjąć decyzję, czy chcemy dużo szybciej się rozwijać i wskakujemy na głęboką wodę, czy też nie, no gdzieś tam to każdy musi tą pracę domową odrobić sam. My jesteśmy akurat z wyboru zadowoleni i tak jak powiedziałem, gdyby nie fundusz, to nie było pewnie by nas tu dzisiaj. Uczestniczenie w konkursach startupowych, mentoringowych. Czy uważam, że to jest dobry sposób? Uważam, że to jest świetny pomysł. Przede wszystkim możemy posłuchać ludzi, którzy już odnieśli sukces. Możemy posłuchać ludzi, którzy zjedli zęby, tracąc 3 różne biznesy, ale czwarty im się udał, jest unicornem. Możemy się nauczyć prezentować. Mamy networking, poznajemy nowe osoby, poznajemy nowych ludzi, być może z tymi ludźmi możemy zrobić biznes, być może ci ludzie mogą gdzieś nas polecić. Tak naprawdę każda osoba, którą spotkacie w tym kręgu, w którym wy jesteście, czyli konkursy startupowe, kontakt rodzi kontakt. Być może, okej, ty dzisiaj nic z nim nie zrobisz, ale on za rok, jak zaprezentujesz mu swój pomysł, on za rok może do ciebie wrócić i powiedzieć, słuchaj, Kuba, Marek, Janek, Agnieszka, mam dla ciebie klienta, zadzwoń tam i może akurat się okaże, że coś zrobisz, więc trzeba na to patrzeć wielowymiarowo. Tak naprawdę na każdym konkursie, gdzie byliśmy, poznaliśmy jakieś osoby, z którymi do dziś utrzymujemy kontakt i polecamy się nawzajem, więc ma to bardzo dużą wartość dodaną. Ja tutaj też dodam, jeśli mogę, Jakubie, że właśnie w pełni to potwierdzam i widzę na przestrzeni iluś lat, że ludzie nawet jak w akceleracji poznają jakieś inne startupy, innych ludzi, to mogą za 2-3 lata stworzyć nowy projekt. Czy choćby wspomniany case Soundoza i Nutricusa, gdzie Michał Gołkiewicz w zasadzie założył później ten nowy projekt, który odniósł dużo większy sukces, właśnie z mentorem jakby poznanym w View Business Poland. I takich case study możemy no naprawdę na dwóch rękach i jeszcze nogach i palcach u stóp liczyć, że rzeczywiście no, dużo osób później gdzieś tam współpracuje i to wszystko procentuje, ten networking i poznanie ludzi w różnych miejscach. Odpowiem szybko na dwa pytanka. Ten inwestor pojawił się, kiedy mieliście już gotowy produkt, czy w trakcie tworzenia? Pierwszy inwestor zaproponował nam inwestycje, gdzie produkt to było MVP, wtedy się nie zgodziliśmy. Kolejny inwestor odezwał się do nas na LinkedInie. LinkedIn bardzo polecam do kontaktów biznesowych, bardzo fajna platforma. Inwestor odezwał się do nas przez LinkedIn, pojechaliśmy na spotkanie, mieliśmy już gotowy produkt, mieliśmy gotowe wszystko, jakieś wdrożenia pilotażowe, ale nie mieliśmy sprzedaży. W trakcie negocjacji udało nam się sprzedać na duży projekt i to bardzo pomogło w negocjacjach. Jeżeli sprzedajecie, to naprawdę uwiarygodniacie się w oczach inwestora, skoro jest sprzedaż, to jest poparcie, że to, co mówicie, jest prawdą. Gorzej się negocjuje, jeżeli jesteście na etapie tworzenia projektu i tak naprawdę to wy wierzycie w ten produkt, ale nie ma potwierdzenia z rynku, bo gdzieś tam no, badanie na uczelni jest fajne, ale uczelnia to z reguły nie jest klient, tak? Więc
Sprzedaż, sprzedaż, sprzedaż. Jakubie, ja powiem jeszcze tak, że mamy jeszcze około 10 minut, bo później mamy jeszcze zaplanowaną jedną prezentację, więc tak informacyjnie, żebyś tu sobie postanowił, co chcesz powiedzieć i jeszcze jakiś czas na pytania, żeby... To 5 minut kończę prezentację. Co jeszcze mogę powiedzieć o konkursach? No startujcie, nawet jak nie jesteście gotowi. Wyobraźcie sobie sytuację, że idziecie na konkurs, dobra, nie jest do końca dopracowany, ale jesteście na scenie, mówicie o tym pomyśle, na audiencji jest 50-100 osób, nie wygraliście konkursu, ale po konkursie podchodzi do Was ktoś, rzuca wizytówkę i mówi: sprawdź sobie, kim jestem i odezwij się do mnie. Taką sytuację kiedyś mieliśmy i okazało się, że jest to inwestor z Doliny Krzemowej i siedział po prostu na auli. Także polecam. Granty, dotacje, staramy się korzystać z GoToBranda co roku, z małych, większych dotacji. No tak naprawdę dzięki dotacji możecie zrobić coś, na co normalnie nie macie pieniędzy w budżecie, więc też jak najbardziej polecam korzystać, póki są. Upadki, wzloty i upadki, tak? No to... Pierwsza sprzedaż to bardzo fajne uczucie. Co roku jak zwiększanie sprzedaży, fajne uczucie, ale z dużymi kontraktami wiążą się też duże problemy. Co jeżeli robicie bardzo duży kontrakt i nagle się okazuje, że łańcuchy dostaw, bo jest COVID, nie jesteście w stanie dotrzymać terminów, no to gdzieś tam robią się stresujące sytuacje i tutaj bardzo się przydaje mieć dobry kontakt z klientami, bo nawet najgorszą rzecz, jeżeli ma się dobrą relację z klientem, jest w stanie się obronić. A najlepsze momenty, to też w kolejnym slajdzie przejdę, wychodzenie za granicę. To zaraz będę miał ten slajd, ale tak naprawdę, czy robicie sprzedaż w Polsce, czy za granicą, to z mojego doświadczenia, gdzie mamy 90% eksportu, jakbym mógł cofnąć się w czasie, to chciałbym wcześniej wyjść za granicę. No, Polska jest fajnym kierunkiem. To, co jest bardzo dobre, jeżeli w Polsce uda Wam się poprowadzić biznes, to wszędzie na świecie też sobie dacie radę. No naprawdę, w Polsce ludzie lubią kombinować i Polak kombinuje, no bo gdzieś tam był zmuszony do tego od zawsze. Więc w Polsce jak poradzicie sobie, to za granicą tym bardziej. Jeżeli mógłbym cofnąć się w czasie, to na pewno bym większą uwagę zwrócił na naukę języków. Teraz, mimo że mam mało czasu, to staram się uczyć cały czas nowych języków i nauczyłbym się delegować zadania, czyli nie wszystko ja sam zrobię, tylko naprawdę dobrać zespół i zrzucać odpowiedzialność na inne osoby i budować sobie tym zaufany zespół, bo no, dojdziecie do pewnego momentu, że nie da się wszystkiego zrobić, a doba ma 24 godziny. Czyli delegowanie, delegowanie, delegowanie. Jeżeli nie nauczycie się delegować, to ciężko będzie też wyskalować wasz pomysł. Jakubie, czy masz jakiś przykład z tym delegowaniem, co na przykład uwolniło najwięcej twoich zasobów, czasu, coś, z czym miałeś największy problem, żeby to zdelegować? No ja głównie zajmowałem się sprzedażą i zawsze uważałem, że mi lepiej pójdzie niż komuś i zatrudniliśmy pod siebie kilka osób i powiedzmy, jak te osoby już się wdrożyły naprawdę w produkt, to nagle zdałem sobie sprawę, że niektóre osoby dużo lepiej niż ja sprzedają i coś, co mi się wydawało, że tylko ja mogę robić, to teraz sprzedażą na Polskę czy niektóre kraje już zupełnie inne osoby się zajmują. My tak naprawdę teraz nadzorujemy, patrzymy, czy wszystko jest ok i robimy delegacje do różnych krajów, by nawiązywać nowe współprace, a sprzedażą po prostu zajmują się ludzie, którzy robią to lepiej, no ale bardzo dużo czasu mi zajęło zrozumienie, że ktoś może lepiej sprzedawać niż ja, przecież to my stworzyliśmy ten produkt. No to uwierzcie mi, że bardzo dużo ludzi będzie lepiej sprzedawało niż wy. Bo przede wszystkim, bo mniej im będzie zależało i to nie jest ich dziecko, że tak powiem. Tak. Mhm.
Okej, fajnie, dzięki. Skalowanie. Mamy XXI wiek, media społecznościowe. Uważam, że my, mimo że mamy hardware, to staramy się skalować, pokazywać wszędzie, łapać zagranicznych partnerów. Na samym początku może trudno jest mieć partnera z zagranicy, finansowo różnie to wygląda, dlatego bardzo fajną metodą na początek, która u nas się sprawdziła, to jest success fee, czyli znaleźć osobę, ale bardzo ważne, żeby osobę z branży, która ma już swoich klientów, ma kontakty i zaproponować mu jak najniższe ceny dla niego i bardzo duże prowizje, jeżeli sprzeda. I wtedy taką osobę nie mamy na pensji, tylko ona ma bardzo dużą prowizję, więc jest zmotywowana do sprzedaży, czyli tak naprawdę zerowym kosztem mamy osobę, która promuje wasz produkt, ma klientów i jest duża szansa, że szybko coś sprzeda. Bo jeżeli będziecie szukali przedstawicieli za granicą i ich wdrażali w wasz produkt, branżę, no to stracicie 2 lata. I tu jest pytanie odnośnie bardzo duże prowizje, czyli jaką? No rozumiem, że to jest kwestia indywidualna. To też kwestia branży, tak? No powiedzmy, u nas wdrożenia są kosztowne, więc u nas to wyglądało w ten sposób, że jak przedstawiciel nam znajdzie jednego dużego klienta, to tak naprawdę mógłby nie pracować rok. Ale za tymi klientami często trzeba chodzić bardzo długo i to są specyficzni klienci. No po prostu każda branża jest inna, tak? Taki przelicznik, no to możecie się dowiedzieć, ile on aktualnie zarabia miesięcznie i zaproponować mu, że jeżeli sprzeda wasz produkt, będzie w stanie, jeżeli naprawdę się postara, no to 2-3 razy tyle zarobić, co na pensji. No to na pewno go zmotywuje, żeby nie mieć stałej, bezpiecznej pensji, tylko skoczyć na głęboką wodę i pójść tworzyć tą historię razem z wami. Czyli jakby tu pytają, też Kamil doprecyzował, że chodzi mniej więcej o procent od zysku. 30, 50, 20. No, to tak ciężko, mogę powiedzieć gdzieś tam u nas, jak to było. No to my osobom za granicą daliśmy jeszcze lepsze ceny niż to, co oferowaliśmy w Polsce. I my wyszliśmy z założenia, że chcemy mieć dużo wdrożeń i byliśmy skłonni mocno schodzić z ceny, żeby budować skalę, a nie uporczywie się trzymać, mój produkt jest najlepszy, więc będzie najdroższy. Gdybyśmy zrobili tak, jak mówię teraz, czyli mój produkt jest najlepszy i będzie drogi, to też byśmy się tak szybko nie rozwinęli. Dobra, dzięki. Wychodzić za granicę, naprawdę, w dzisiejszych czasach to jest zerowy koszt wyjścia za granicę, a zyski czerpane z eksportu są dużo lepsze, bardziej rentowne, plus klient jest bardziej wdzięczny za granicą, przynajmniej z naszej branży. No i przemyślenia takie, które mi pomagają w codziennej pracy, to numer 1, działać pomimo strachu, czyli macie trudne spotkanie, to nie twórzcie sobie historii, jak to może przebiec ta historia, jak się potoczy spotkanie, po prostu idźcie, najlepiej znacie swój produkt, więc sobie poradzicie i zawsze jak macie gdzieś z tyłu głowy, że jest coś strasznego, to pamiętajcie, że wychodząc ze strefy komfortu, w większości przypadków jesteśmy mile zaskoczeni i wchodzimy gdzieś tam cały czas na wyższy poziom. Czy to chodzi o klienta, czy występy publiczne, czy konkursy, działajcie, po prostu róbcie. No i gdzieś tam to jest nasz korowy zespół i tak jak mówię, no my na tym etapie zajmujemy się ekspansją, a firma, nawet jak nas nie ma w firmie, razem z bratem nas nie ma, to firma funkcjonuje i dalej się rozwija dzięki delegowaniu zadań i dzięki ułożeniu struktury. No i tyle. To chyba wszystko, tak rozumiem, Jakubie. Tak. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo. Naprawdę dużo konkretnych przykładów tutaj dałeś, myślę, takich sensownych lekcji, także dzięki za twój wkład i przygotowanie tej prezentacji.
ja sporo już wiedziałem, ale też było to dla mnie cenne. Moi drodzy, pytania. Jeszcze parę minut mamy na pytania, zanim przejdziemy do już nieco krótszej prezentacji Pauliny i Weroniki. Więc zachęcam, jest jeszcze szansa na jakieś 2-3 pytania tutaj do Jakuba. Jest rzecz jasna parę pozytywnych komentarzy, że dziękują, że bardzo ciekawe, także Jakubie, to do ciebie. I mamy pytanie ponowione rzeczywiście od Renaty. W którym momencie startup stał się pracą na pełen etat? To od razu było zajmujące cały mój czas, więc jak początkowo tworzyliśmy gdzieś tam w tym garażu pierwsze prototypy, to mieliśmy swoje normalne prace i po pracy robiliśmy prototyp, ale jak już dostaliśmy dotację, to całkowicie zaangażowaliśmy się i to już nie jest etat, tylko bardziej 2 etaty naprawdę. No. I co roku chcemy wchodzić na wyższy poziom i pracujemy praktycznie non-stop. Chciałbym wam powiedzieć, że okej, poukładałem sobie to w ten sposób, że pracuję 4 godziny dziennie. Gdzieś tam jest to coś, do czego dążę i jest to osiągalne, bo moi znajomi tak zrobili. Ale na dzień dzisiejszy od momentu wstania do pójścia spać praktycznie moja głowa jest w pracy i wymyślaniu, co tu zrobić, żeby było lepiej. Według mnie, jeżeli w 100% się nie zaangażujecie, to różnie to może być. No, my poszliśmy na całego, włożyliśmy w to serce, czas, coś kosztem czegoś. No, udało się, jest fajnie, no, ale gdzieś tam życia prywatnego jest mało. Okej. Okay. Fajnie, że to też mówisz, bo to jest gdzieś tam istotne, żeby to sobie przemyśleć, stwierdzić sobie, co jest się w stanie poświęcić, co jest teraz celem, tak? W danym wieku, na danym gdzieś tam etapie życiowym. No i rzecz jasna, różne są historie, też powiem, że tak jak Jakub powiedział, że ma różnych znajomych, takich, którzy są w stanie to sobie jakoś poukładać, i takich, co pracują dużo więcej. I my też mamy i takich właśnie startupowców czy przedsiębiorców, którzy są od rana do w pracy, ale też właśnie niedawno rozmawiałem właśnie z jedną osobą, która też już ma dużą firmę, tam prawie 100 osób, parę krajów, no i też właśnie mówił, że przeszedł taką metamorfozę, że co najmniej 2 godziny dziennie czyta właśnie książek, zatrudnia coraz osoby, które są mądrzejsze od niego i że oczywiście zobaczył, że w ciągu ostatniego roku to mu się udało tak poukładać, ale rzecz jasna to jest droga i nie jest to jakby łatwe, jest to wyzwaniem i łatwo mówić z boku, a ciężej to wdrożyć, bo wyzwań jest cała masa i każdego roku się uczy w zasadzie nowych rzeczy, no więc fajnie też, Jakubie, że się dzielisz taką osobistą perspektywą, a nie tylko tutaj, jak to jest wspaniałe i na jak dalekie wakacje jeździsz każdego roku. Okej, mamy jeszcze jeden komentarz. Miło się słucha osoby, która sprzedaje całym sobą, także tak, możemy tylko potwierdzić. Nie wiem, czy to jest sprzedaż, czy po prostu twój styl, że tak powiem, bycia i taka szczerość, ale dzięki za ten komentarz. I czy ktoś, jeszcze kiedy podjęliście decyzję o formie prawnej firmy? To był wymóg dotacji 112, rozwój startupów Polska Wschodnia. Po prostu trzeba było założyć spółkę, żeby iść dalej w inkubacji. Więc gdzieś tam to musieliśmy zrobić. Tak, i tu też potwierdzenie jeszcze raz właśnie, czemu czasem warto poczekać z założeniem firmy, czy też zastanowić się, w jakim województwie ją założycie. Jest dużo konkursów, jest dużo programów, właśnie platformy startowe Polska Wschodnia słynie, że ma ich dosyć dużo. I często jest to po prostu wymagane jako na przykład otrzymanie jakiejś dotacji, czy choćby wsparcie w starcie BGK, najniżej oprocentowana pożyczka w Polsce, bo około 0,02%, więc mniej niż 1% jest oprocentowana do 100 chyba 10 czy 20 tysięcy. Teraz można dostać na rozwój firmy i też tam jest wymóg, że no, po otrzymaniu musicie założyć firmę, więc warto sobie to właśnie przemyśleć i też przeanalizować, czy chcecie jakieś dotacje czy pożyczki wziąć, bo często później już, że tak powiem, nie ma odwrotu. Tak, jeśli chodzi o dotacje, to naprawdę korzystajcie, bo można dużo szybciej się rozwijać i można zrobić rzeczy, o których tylko myślicie, że może kiedyś, to dzięki dotacjom to może być teraz. Tak, ale rzecz jasna, powiedzmy też o złej stronie, nie wiem jak twoje doświadczenia, są też wymogi, są też rozliczenia, jest
też papierkologia, no są te pieniądze, ale często one są publiczne, więc no jest wymóg, żeby je rozliczyć, no też jakoś sektor musi po prostu publiczny no sprawdzać, czy nie ma jakichś wyłudzeń, nie ma jakichś przekrętów, no, niektórzy nie to robią i tego mechanizmy kontroli muszą być, tego typu, no więc sobie trzeba wziąć to pod uwagę. Na przykład za tydzień właśnie startup Rendero i Piotr Chomczuk, który też właśnie pozyskał finansowanie, będzie mówił też trochę o negatywnej stronie i czemu by teraz nie wziął tych pieniędzy na przykład, że jego to po prostu przytłacza, nie ma czasu na klientów, tylko ma dotację i musi tą dotację rozliczyć, nie może robić przesunięć, kwestia małej elastyczności, więc też warto to po prostu też wiedzieć, na co się piszecie. OK. Czy jeszcze jakieś pytanie? Jeśli nie, to będziemy przechodzić do naszych szanownych prelegentek. Także bardzo dziękujemy Tobie, Jakubie, za Twoją prelekcję, prezentację raz jeszcze. Super, że znalazłeś czas do nas przyjść. No, życzymy powodzenia i mam nadzieję, będziemy tu dalej w kontakcie. Także jeśli chcesz już uciekać, to już możesz, jesteś wolny. Więc jeszcze raz dzięki. Również dziękuję i dla Youth Business Poland zawsze mamy czas. Fajnie. Dzięki, Jakubie. Trzymaj się. Cześć. I zapraszamy teraz nasze szanowne prelegentki, czyli Paulinę i Weronikę. I Paulina i Weronika będą mówić o swojej aplikacji, którą właśnie stworzyły. Tak jak już mówiłem, Paulina z Weroniką są świeżo upieczonymi maturzystkami z zeszłego roku bodajże, jeśli się nie mylę. I czyli są młodymi przedsiębiorczyniami. Jest to ich pierwszy projekt w początkowej fazie i też chcemy pokazać właśnie tutaj to, że projekty są na różnych fazach, czyli z jednej strony może być taki Plantalux, który już no w zasadzie 5 lat działa na rynku, ale jakbyśmy pokazali Plantalux 5 lat temu, no to on był gdzieś tu na podobnym etapie i takie były jego gdzieś tam początki. I też w ramach akceleracji chcemy właśnie pokazywać, tutaj zapraszać projekty, ponieważ tam mamy 30 miejsc dla startupów, 15 będzie dla bardziej zaawansowanych, a 15 dla takich właśnie biznesów i koncepcji. Więc też nam tu zależy, żeby właśnie pokazać też projekty, które mogą przyjść do tutaj akceleracji. Także Weronika, Paulina ukończyły właśnie akcelerację w Płockim Parku Technologicznym, wygrały też hackathon. Zapraszam Was, dziewczyny, do prezentacji i przedstawienia Waszych lekcji, Waszej ścieżki, co Wam się udało zrobić i no i też może jakichś planów właśnie co dalej, albo jak choćby czegoś potrzebujecie, czy jakiegoś wsparcia, czy kogoś do zespołu, to może też możecie wysłać taką informację, trochę osób tu mamy, więc może ktoś też będzie chciał jakoś się dołączyć. Także bardzo proszę, Wasza prezentacja. Okej, super, dzięki za wprowadzenie. Właśnie chciałam do tego też tak trochę nawiązać, że Jakub dał tutaj tak przed nami bardzo wartościową prezentację jako taki rozwinięty biznes, a my chcemy to ugryźć tak od tej strony takiego totalnego świeżaka, czyli okej, mamy pomysł na biznes, na aplikację, no ale co z tym pomysłem zrobić dalej? Mm-hmm. Okej. Może nawet pod koniec zrobimy takie trochę fire chat właśnie, jak ktoś ma jakieś pomysły, czy ktoś by chciał jakoś też ukierunkować, to też sobie możemy tutaj zrobić taką dyskusję. Dobra, dawajcie. Tak krótko o nas. Jesteśmy studentkami Politechniki Łódzkiej. Udało się nam już przebrnąć przez pierwszy rok. Ja studiuję informatykę stosowaną, Paulina informatykę, więc kierunki bardzo podobne. No, tak oscylują według tak obok tego programowania, ale jednak inny wydział i troszkę się różnią. Wcześniej uczęszczałyśmy do trzeciego liceum w Płocku i wtedy właśnie w klasie maturalnej wzięłyśmy udział w hackathonie. No i od tego się wszystko zaczęło, więc opowiem to od samego początku, jak do tego w ogóle doszło. No więc hackathon. Pewnego dnia po powrocie ze szkoły scrollowałam sobie Facebooka, no żeby się odstresować, trochę tak odmurzyć po zajęciach. No i natrafiłam się właśnie na post odnośnie hackathonu. Wcześniej nie słyszałam o tym wydarzeniu,
Ani nie interesowałam się też, ani Paulina, nie byłyśmy w ogóle związane z tematem aplikacji mobilnych, więc tak zero, programowania aplikacji mobilnych nic, zerowa wiedza. No i tak przeczytałam sobie o tym wydarzeniu i stwierdziłam, że no jest to coś, w czym chciałabym wziąć udział, więc muszę namówić koleżanki z klasy, żeby ze mną poszły, ponieważ hackathon, tam się pracuje w zespołach trzyosobowych. Więc finalnie udało mi się namówić dwie koleżanki. No i tak się zbliżał, ten hackathon zbliżał, ja tam zarejestrowałam już nas jako zespół. No i tak krótko przed tym wydarzeniem jednej koleżance coś wypadło i zrezygnowała. No i tak już pierwsza trudność, taka napotkana, zastanawiałyśmy się w ogóle, czy iść, jak teraz zostałyśmy we dwójkę, czy sobie poradziły. No ale stwierdziłyśmy, że idziemy. No i nadszedł dzień tego hackathonu i wyszło tak, że Paulina się trochę też spóźniła, bo jej coś tam rano wypadło, więc siedziałam tam na początku przez 2 godziny sama, jak taka przysłowiowa trochę ofiara, już tam się nawet podśmiewali oczywiście tak w żartach, że no, sama jesteś w zespole, nie, ja czekam na koleżankę, na pewno przyjdzie, na pewno. No przyszła i no co, no udało się to jakoś wygrać. No i tak jeszcze o hackathonie, to 32 godziny, 32-godzinny event, niby programistyczny, ale z programowaniem nie miał za dużo wspólnego, także zachęcam wszystkich, którzy nie mają w tym temacie żadnej wiedzy, ponieważ nie napisałyśmy ani jednej linijki kodu przez te 32 godziny. Były tam takie prelekcje, właśnie takie, czy to bardziej wiedzowe, czy to takie storytellingowe. I cały właśnie event był wieńczony 2-minutową prezentacją, waszym speechem na temat waszego projektu. No i nawet jeśli ma się dobry pomysł, to niestety w takich konkursach, w takich wydarzeniach, eventach trzeba się umieć sprzedać, czyli od jak najlepszej strony to zaprezentować. No bo jak się nie uda, no to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że przebije was może nawet gorszy tak pomysłowo projekt, ale taki, który się po prostu dobrze sprzedał. To ja tu potwierdzam to, co mówi Weronika i też nieraz byłem w jury konkursu, czy to nawet na publiczności, w momencie, kiedy no, projekty dostawały pieniądze często po 30, 20, 50 tysięcy, no, które po prostu się potrafiły świetnie sprzedać, tak? A że tak powiem, gdzieś tam biznesowo niedużo jeszcze miały zrobione, czy niedużo prezentowały, więc tutaj jak najbardziej potwierdzam to, co Weronika, ty mówisz. Więc tak jeszcze do samego wydarzenia nawiązując, skoro nie kod, no to co? No to właśnie przez te 32 godziny uczyli nas, żeby rozwinąć ten pomysł tak trochę bardziej i stworzyć po prostu jego makietę, taki mock-up. No i programy odnośnie tego była dowolność tak naprawdę. Można było nawet to rozrysować w Paincie albo na jakichś obrazkach. My skorzystałyśmy wtedy z programu Adobe XD i wcześniej też nie znałyśmy tego programu, ani nie miałyśmy doświadczenia, jak się robi mock-upy, no ale było tam właśnie dużo mentorów, którzy pomagali ze wszystkim, naprawdę wspaniali ludzie, więc polecam każdemu. Był też taki jeden pan mentor, pamiętam, że miał na imię Sebastian i nam bardzo dużo pomógł, właśnie pokazał nam też ten program. No i tak też nam powiedział, że jest taka zasada, jak czegoś nie umiemy, to trzeba poklikać i na pewno zadziała. Okej, i teraz skąd wpadłyśmy na nasz pomysł w ogóle? Więc zainspirowały nas do tego starsze osoby po prostu w naszym otoczeniu. Z jednej strony, z mojej perspektywy, były to takie dość negatywne sytuacje, takie dość przerażające. U mnie było to na przykład zasłabnięcie starszej sąsiadki, która mieszkała sama, no i trzeba było wzywać karetkę, no strasznie się nieprzyjemnie ze współczuciem patrzy na takie sytuacje. Albo kiedyś wracałam właśnie do domu wieczorem i zaczepiła mnie starsza pani z pytaniem, z prośbą, że po prostu ściemniło się i trochę straciła orientację w terenie
i nie wie, jak ma dojść do domu. I poprosiła mnie, czy bym ją mogła odprowadzić. No oczywiście się zgodziłam, no ale jednak takie coś zostaje z tyłu w głowy, że ci starsi ludzie jednak są pozostawieni trochę sami sobie. No a z Pauliny perspektywy jest to bardziej pozytywnie. No ja na szczęście mogę powiedzieć, że mam trochę pozytywne doświadczenia, mianowicie moja własna babcia, która jest absolutnie najbardziej dziarską emerytką, jaką... Paulina, bardzo, bardzo słabo cię słychać. Nie wiem, czy jesteś w stanie trochę albo tam głośniej na przykład powiedzieć, bliżej komputera. Mogę się przybliżyć na pewno, nie wiem, czy dam radę sam mikrofon odgłosić. O, teraz super, coś tam chyba kliknęło i bardzo dobrze. Dobra, to jak mówiłam, ja mam na szczęście trochę lepsze doświadczenia, mianowicie moją własną babcię, która jest absolutnie najbardziej dziarską emerytką, jaką znam. Jest to osoba, która po prostu nie może siedzieć w domu. Dla niej emerytura to nie jest leżenie i odpoczywanie, to jest korzystanie z życia w 100%. Jakiekolwiek eventy w mieście, wycieczki organizowane, czy koncerty, cokolwiek. Ona wszędzie jest, nigdy nie ma czasu, żeby po prostu usiąść, posiedzieć. I jest to taka sama osoba emerytowana, jak wiele w naszym mieście, które też potrzebują mieć po prostu rozrywek dla siebie i potrzebują mieć z czego korzystać i potrzebują właśnie takiego wsparcia w tym, żeby odnaleźć się i rzeczywiście korzystać z swojego czasu, właśnie z tego, że mogą sobie na to pozwolić. Okay, czyli rozumiem, że tu miałyście dwie rzeczy, jakby perspektywę negatywną i ten ból i ten gain, co się mówi, czyli pain i gain, czyli i tą perspektywę też pozytywną, czyli zysk, co komuś możecie dać i z połączenia tego powstał ten pomysł na aplikację, tak? Tak, i wyszliśmy właśnie z taką inicjatywą, żeby pokazać, że miasto tych starszych ludzi jednak nie zostawia samych sobie, no i żeby się właśnie mogli jak najbardziej socjalizować. I w trakcie też hackathonu dostałyśmy super szansę przeprowadzenia już pierwszej weryfikacji naszego pomysłu, ponieważ wtedy w tym samym budynku w innej sali mieli jakąś tam prelekcję seniorzy. No i mentorzy, słysząc, jaki miałyśmy pomysł, umożliwili nam spotkanie z nimi i taki króciutki wywiad, więc już mogłyśmy się zderzyć z potencjalnymi odbiorcami i usłyszeć, czy nasze pomysły są ok, dostać tam feedback, który był pozytywny i jakieś tam ewentualne propozycje wprowadzenia czegoś konkretnie do tej aplikacji, więc to też jest bardzo ważne, żeby takie coś już nawet na początku, wydaje mi się, zrobić. Okej, możemy przejść dalej. No potem udało się wygrać ten hackathon, tak jak już wiemy, i po hackathonie właśnie zostałyśmy zaproszone przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny do udziału w programie akceleracyjnym. Oczywiście się zgodziłyśmy, no i było to tam kilkanaście spotkań i naprawdę w różnej formule, i to takich bardziej mentoringowych, i to takich stricte z przekazaniem takiej wiedzy praktycznej, czy to takich coachingowych, jak tam się speechować dobrze. Więc naprawdę super, poznałyśmy też dużo ludzi wspaniałych, ambitnych, czy to ze strony właśnie uczestników, czy to ze strony mentorów. Dostałyśmy też, miałyśmy możliwość kontaktu z mentorką, czy to mailowego, czy to takiego telefonicznego, która nas wspierała przez cały rozwój, cały czas trwania tego programu akceleracyjnego. No i oczywiście zdobyłyśmy dużo, dużo wiedzy praktycznej, którą mamy nadzieję wykorzystać w przyszłości, więc zdecydowanie polecamy, czy to takim mniej rozwiniętym firmom, czy bardziej, no bo jednak daje to takie jakieś pojęcie, układa w głowie niektóre sprawy, otwiera oczy. No i teraz króciutko o naszych dalszych planach trochę, więc na pewno chcemy się rozwijać w kierunku programowania ciągle, nabywać doświadczenia i podejmować się po prostu nowych, czy to większych, czy mniejszych projektów, żeby po prostu próbować nabierać tego doświadczenia, powoli dążyć do celu i zgłębiać tą wiedzę. No właśnie, a jako że część tego mamy już za sobą, trochę już zrobiłyśmy i mamy nasze plany, chcemy nasze takie porady krótkie przekazać, naszą listę to do and not to do, aby właśnie
no, tak jak powiedziałam, po prostu przekazać naszą perspektywę, co z perspektywy czasu było dobrze zrobione, a co zrobiłybyśmy inaczej. A zaczniemy od researchu odnośnie dostępnych technologii. Właśnie krótko wracając, jak Weronika powiedziała, my będąc już na hackathonie dowiedziałyśmy się o możliwości stworzenia mockupu, w jakim programie, jak to się robi. To oczywiście no, wtedy byłyśmy rzucone na głęboką wodę, ale jeśli planujemy jakiś projekt i chcemy naprawdę, zależy nam na wdrożeniu, to powinniśmy poświęcić jak najwięcej czasu, aby rzeczywiście mieć świadomość tego, jak to w ogóle możemy zrobić, jak to wtedy będzie funkcjonować i jakie mogą być dobre i złe tego strony. No bo ponieważ prawda jest taka, jeśli będziemy tworzyli jakikolwiek projekt od roku, to zmiana nagle platformy bądź technologii będzie ogromnie utrudniona, choć niemożliwa, ale na pewno też czasochłonna. I nie jest to raczej zmiana, która na pewno zrobi naszemu projektowi cokolwiek dobrego. Następnie dosyć oczywista rzecz, ale rozeznanie się w potrzebach odbiorców produktu. Prawda jest taka, że wymyślenie i stworzenie nowego koła nie ma absolutnie sensu, jeśli nikt tego nowego koła nie potrzebuje i od nas nie kupi. My miałyśmy to szczęście, że jeszcze w trakcie hackathonu mogłyśmy nasz pomysł właśnie zderzyć z rzeczywistością i porozmawiać z tymi seniorami i od razu z pierwszej ręki miałyśmy, co wymyśliłyśmy dobrze, a co źle. Jest to zdecydowanie rzecz, którą musimy powtarzać na każdym kroku, cokolwiek robimy. Trzeba każdy nowy pomysł właśnie skonsultować, zobaczyć, czy działa, bo im częściej będziemy to robić, tym większa szansa, że pójdziemy w dobrym kierunku i nie zmarnujemy czasu na rzeczy po prostu niepotrzebne. Tak, tutaj się wtrącę, też miałyśmy możliwość tych początkowych wywiadów, ale także już w fazie wydawania tego MVP miałyśmy możliwość przeprowadzenia testów przed wypuszczeniem aplikacji wśród seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Więc to też było bardzo fajne, bo przyszło tam kilkanaście seniorek, pokazywałyśmy im, jak zainstalować aplikację na telefonie i trochę jak się z niej korzysta i też dały bardzo pozytywny feedback. Okej, czyli też był ten jakby to, co jest istotne, te informacje zwrotne, kontakt z tym potencjalnym odbiorcą, żeby otworzyć pod jego potrzeby i zebrać od niego feedback, jak to ma ostatecznie wyglądać, tak? To jest ten moment, że no, nie lubię określenia, klient ma zawsze rację, ale to my tworzymy dla klienta, więc to my się musimy dostosować mimo wszystko, a nie my stworzymy coś i musimy komuś koniecznie wcisnąć. Nie sprzedamy czegoś, jeśli jest niepotrzebne, dlatego naprawdę ten feedback jest chyba najważniejszy w ogóle w tworzeniu projektu i na kolejnych etapach. Następnie wcześniejsza nauka programowania. W naszym przypadku jest to programowanie, ponieważ nasz projekt opierał się o aplikację mobilną, jednak naprawdę wierzę, że jest to rada dla każdego w każdym projekcie, bo programowanie może się przydać chociażby w tworzeniu naszej pierwszej strony internetowej. I jest zdecydowanie różnica, kiedy przychodzi ktoś i mówi, mam pomysł taki, bo mi się przyśliło, a jest różnica między tym, że ktoś przyjdzie, powie, mam taki pomysł, tak to sobie wyobrażam, tak wygląda moja podstawowa strona internetowa albo aplikacja, albo cokolwiek. Jest to zdecydowanie podniesienie tego poziomu i jak mówię, mimo że u nas programowanie jest typowo pod aplikację, to zdecydowanie podstawy przydadzą się każdemu, bo po prostu pomogą rozwinąć i popchnąć ten projekt dalej, kiedy jeszcze nie mamy na samym początku wielkiego teamu osób, które zrobią to za nas po prostu. Następnie najbardziej oczywista rzecz, która niestety mimo wszystko jest powszechna, czyli nie bać się swojego pomysłu. Na rynku jest mnóstwo osób i mnóstwo początkujących osób z pomysłami, ale nie możemy bać się tej konkurencji, bo nigdy nie mamy pewności, który pomysł rzeczywiście zadziała. Bo może to być nasz i myślę, że my, ja i Weronika, jesteśmy tego najlepszym przykładem, że pojawiłyśmy się na konkursie rzekomo programistycznym znikąd z prostym pomysłem, a półtora roku później możemy opowiadać o naszych doświadczeniach na webinarze i opowiadać, jak u nas to wyszło, a nawet mogę się pochwalić, że jeszcze nasze identyfikatory mam przy sobie i jest to zdecydowanie doświadczenie i pamiątka, którą zachowam do końca. Także rozwijanie tego pomysłu i nie banie się go to jest zdecydowanie najważniejsza rzecz, bo jeśli nie zaczniemy, to mamy 100% szans, że nam się nie uda, a jeśli spróbujemy, naprawdę można zajść w takie miejsca, że nam się nie wyśni w tym momencie. Myślę jeszcze, że można dodać do poprzedniego slajdu, żeby nie bać się też tego, że ten pomysł przez cały proces będzie ewoluował i odbiegał też od naszych początkowych jakby wizji. To jest nieuniknione przy tym kontakcie jednak z odbiorcą,
który poda jakiś inny pomysł albo powie, że coś jest jednak bez sensu i się jakoś nie przyda, nie znajdzie swojego urzeczywistnienia. Jak było wspomniane, te pivoty, czyli te jakby zmiana koncepcji są bardzo potrzebne. I tak jak tutaj w nawiązaniu, nie bać się ewentualnych potknięć i niepowodzeń. Nie powinniśmy właśnie traktować tego, że coś nie wyszło, jako koniecznie błąd albo absolutna kasacja. To jest właśnie bardziej taka szansa na rozwój i pójście w może lepszym kierunku. Każdy moment, kiedy nie wiemy, co dalej, jest właśnie szansą na to, żeby rozwinąć ten pomysł, doprowadzić go w nowe miejsce, a naprawdę jest duża szansa, że wyjdziemy na tym na plus, bo ten rozwój mimo wszystko jest potrzebny. Nie da się osiągnąć czegoś, jeśli stoimy w miejscu cały czas, tak jak teraz szczególnie na rynku jest najważniejsza innowacja i na pewno się to nie zmieni. O tych potknięciach można powiedzieć jeszcze też dosyć śmieszną z perspektywy czasu sytuację. Właśnie przy tych testach okazało się, że niektóre panie mają iOS-a, a niektóre Androida. I z samym zainstalowaniem, tak jeszcze przed wydaniem tej aplikacji nie było żadnego problemu, ale żeby to tak jednak wydać oficjalnie, no to trzeba to umieścić w Android, w tym App Store, tak, i w tym Android, w iOS-ie, w App Store i w tym sklep Play, o, dokładnie, przepraszam za potknięcie. I chodzi o to, że w tym sklepie Play to jest założenie konta tego takiego deweloperskiego i wstawienie aplikacji jest za opłatą taką jednorazową, a przy iOS-ie jest to taki stały abonament i jak na taki wczesny, mały projekt, no są to takie ceny, które szczerze się nie opłacają na początek. Okej, i to też było właśnie takie wasze doświadczenie, prawda? Tak, że po pierwsze, Silver Generation, seniorzy, a tu iPhone'a trzeba mieć, czego się może niekoniecznie spodziewałyście, a drugie, że to też różni się tam pod kątem właśnie umieszczenia opłat i trzeba to sobie wcześniej też właśnie już zaplanować, tak? To był ten największy szok, bo mimo że byłyśmy jakby świadome, że seniorzy mają już smartfony, bo to jest wiadomo, no nie spodziewałyśmy się, że to będą iPhone'y najnowszej generacji. Natomiast, no tak jak mówimy, tu akurat jesteśmy dosyć małym jeszcze projektem, nie jest to międzynarodowa firma ani nic takiego, dlatego no, z części musiałyśmy zrezygnować, ale właśnie po to, żeby rozwinąć się bardziej w kierunku Androida. I mimo że potknięć po drodze miałyśmy naprawdę mnóstwo, licząc od tego, że byłyśmy jedynym dwuosobowym zespołem na hackathonie, to zostawienie pomysłu bez rzeczywiście zetknięcia go z finalną jakby fazą naprawdę jest nieopłacalne, bo no jak mówiłyśmy, nam się udało, my doprowadziłyśmy to do końca, a gdybyśmy przestały wtedy, to na pewno byśmy nie były teraz tutaj. Jednak finalna rada to jest właśnie to, o czym rozmawiamy tutaj przede wszystkim, to jest wziąć udział w programie akceleracyjnym. My miałyśmy okazję w nim wziąć właśnie ze względu na naszą wygraną w hackathonie, jednak jest to takie doświadczenie i przeżycie, że zdecydowanie myślę, że chciałybyśmy jeszcze raz coś takiego się zaangażować w przyszłości, bo mamy organizowane mnóstwo wykładów, które będą bardzo wiedzowe i teoretyczne, z osobami, które są naprawdę specjalistami w swoich dziedzinach i obejmują taki szeroki zakres zagadnień, że naprawdę z osoby początkującej, której jedynym kapitałem jest pomysł i zapał, możemy stać się naprawdę początkującym przedsiębiorcą, który już bierze los w własne ręce i zaczyna rzeczywiście działać. Jednak najważniejsze jest właśnie to, o czym mówimy, networking. Uczymy się tam w grupie, uczestniczymy właśnie w specjalnych zajęciach typowo networkingowych i osoby, które tam poznamy, naprawdę mogą kontynuować z nami tę podróż, bo osoby na przykład, z którymi my brałyśmy udział, do tej pory mamy tam, znaczy nieaktywny, ale kontakt, obserwujemy nadal siebie nawzajem, widzimy, że które osoby dalej działają w swoich planach, których plany uległy. Fajnie w social media widzieć, że ktoś tam się dalej rozwija i można coś udostępnić, pomóc, zalajkować chociażby. Jest to kontakt, który mimo wszystko jest chyba najbardziej wartościowy, bo rzeczywiście mamy teraz wokół siebie grupę osób o podobnych doświadczeniach co my, o podobnych planach i szansach jak my i bardzo dobrze jest właśnie kontaktować się z kimś, kto najbardziej nas zrozumie, jako ten początkujący, jako ta osoba, która po prostu chce się rozwinąć i zdecydowanie te kontakty i znajomości, które można dzięki takiemu programowi akceleracyjnemu właśnie nabyć, to
jak wspomniałam, to jest chyba najbardziej wartościowa rzecz tego wszystkiego. Także zdecydowanie polecamy, tak jak przedmówca i wszyscy tutaj polecają. Naprawdę jest to ogromna szansa, skorzystać z tego można bardzo, a jest to dostępne po prostu dla każdego, kto pokaże, że rzeczywiście mu zależy. Także na tę chwilę z naszych przygotowanych kwestii jest to tyle. Bardzo dziękujemy za uwagę i bardzo chętnie odpowiemy na pytania następne. Bardzo dziękuję Paulino i Weroniko za waszą prezentację. Krótka, zwięzła i konkretna. W zasadzie w 15 minut udało wam się opowiedzieć o waszym projekcie i prawie tam rocznej podróży was jako młodych przedsiębiorczyń. Nie wiem, czy tak mogę odmawiać, ale odmieniać, ale chyba tak. I teraz chciałem was prosić jeszcze o te dwa slajdy wcześniej, jakbyście mogły wrócić, bo też myślę, że właśnie tutaj dotknęłyście bardzo ważnej kwestii, gdzie w sumie ten hackathon nie zapowiadał się dobrze, a wy go wygrałyście, więc to jest taka lekcja, że warto próbować i gdzieś tam starać się szukać tych kontaktów, wsparcia, szczególnie w trakcie gdzieś tam tych jeszcze takich postpandemicznych scenariuszy, gdzie tych kontaktów i spotkań nie ma tak dużo i zobaczymy też, co będzie na jesieni. I też właśnie to jest kwestia taka, że tak po nitce do kłębka i rzeczywiście czy hackathon, czy program akceleracyjny, czy wasza praca, taki kontakt z klientami są tym, gdzie udaje się tak naprawdę ten krok po kroku realizować ten biznes i też moje doświadczenia z przeszło już 12 lat wspierania właśnie przedsiębiorców pokazują, że właśnie ta wiara i determinacja i niepoddawanie się jest czymś takim kluczowym, no bo tak jak fajnie chyba Paulina, ty powiedziałaś, jeśli nie spróbujesz, to masz 100% szans, że się nie uda, a matematycznie masz dużo więcej szans, że się uda, jeśli spróbujesz, więc fajnie walczyć o te swoje marzenia, jeśli ktoś ma pomysł, to próbować je realizować, więc dzięki też za ten slajd i za ten wniosek i w ogóle całą waszą prezentację. I może też ktoś ma jakieś pytania, czy też tutaj sugestie, to bardzo prosimy o jakieś wasze też komentarze tutaj do dziewczyn. Widzę, że ktoś pisze. Czekamy jeszcze na to, co tu zostanie nam za chwilę pokazane, co nam się wyświetli. Może też wy tu dziewczyny macie też, może czegoś szukacie właśnie, czego wy potrzebujecie, żeby dalej rozwijać tą aplikację. Coś chcecie, kogoś szukacie, na przykład do zespołu, coś chcecie ogłosić. Myślę, że też jest tu trochę osób i może też wam się akurat idę to znaleźć, skoro ten mentoring właśnie tutaj działa, więc to do was pytanie. Myślę, że na tym etapie jest to zdecydowanie jeszcze wiedza taka techniczna, czyli jeśli chodzi o to programowanie, żeby się doskonalić, bo jednak nie mamy żadnego większego teamu, który to za nas zrobi, ani też nie mamy za bardzo środków, żeby to komuś zlecić jako studentki, więc programowanie super, w ogóle się tak własnym sumptem, gdzie no, tu też wykazałyście taką motywacją i też zdolnością uczenia się, co jest bardzo ważne w tej startupowej drodze. Marek z Dybel napisał: bardzo fajnie, zmotywowałyście mnie do dalszego działania z własną aplikacją. Więc też widzicie, wasz case inspiruje dalej. Okej. Jeśli chcecie też, jeśli ktoś, możecie też dać jakiś kontakt do siebie, jeśli ktoś by miał pomysł na jakieś, czy to wsparcie, czy to właśnie pomoc może w takiej aplikacji, to jeśli chcecie, możecie wysłać też jakiegoś swojego maila, czy kontakt, jeśli ktoś by miał okazję, czy LinkedIna, jeśli macie, to żeby ktoś mógł nawiązać i relacje, więc to też jest przestrzeń do tego. A my już jesteśmy 3 minutki po czasie, także nie będziemy, myślę, przedłużać. I podziękuję wszystkim bardzo za udział. Dziękuję jeszcze raz Weronice i Paulinie za waszą prezentację, wasz tu wkład i inspirującą historię. Życzymy powodzenia dalej w rozwoju aplikacji. Sami, jeśli będziemy mogli, to też z chęcią jakoś pomożemy, to dajcie znać, mamy już do siebie kontakt.
I dziękuję też bardzo naszym tutaj uczestnikom, Wam za czas. Raz jeszcze zachęcamy, jeśli macie ochotę dołączyć do webinaru za tydzień, to serdecznie zapraszamy, czy do programu akceleracyjnego. I życzymy Wam wszystkim dobrego dnia, tygodnia, weekendu, który się zbliża. I do zobaczenia wszystkim. Cześć. Raz jeszcze dzięki, dziewczyny. Dziękujemy bardzo. Dzięki, cześć wszystkim. Do zobaczenia. Cześć.